Sprawdzimy dźwięk, proszę Państwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, to widzę jeszcze nie wszyscy. To ten dźwięk to jest wyłączenie wszystkich multifonów oprócz przewodniczącego. A po zwolnieniu tego przycisku multifony wracają z powrotem do wcześniej ustawionego systemu. Sprawdzimy jeszcze mikrofony Państwa z lewej, znaczy z mojej lewej i świadka. Świadek ma odsłuch podstawiony, bo oczywiście multifon wyłączy głośnik, jak ma zapaloną lampkę, jak mówi, więc on może nie słyszeć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8. Jeszcze moment. Tak. W niewielkich zakresach, oczywiście, bardzo proszę. Krzysztofie, mogę Cię poprosić, to proszę powiedzieć tylko, jak i gdzie. Mamy korektor parametryczny. Jeżeli chodzi o barwę, bardzo proszę. Nie ma w skrzynce, jest skrzynce tylko wzmocnienie. Nie, 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 w skrzynce nie będzie regulacji. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Tak, bo zrobimy bałagan. Natomiast oczywiście Pan wie, że w miarę możliwości również charakterystyka częstotliwościowa jest jeszcze również w zależności od... Jasna sprawa. Jeżeli tu, a my sprawdzaliśmy to szumem różowym i wszystko jest, no tak, czasami nam się coś przytrafi, ale wtedy Pan przyjdzie i nam skoryguje. Dobrze. To wszyscy mają 1, 2, 3, 4. Pójdę dalej. Ostatni mikrofon z toru pana Roberta Kropiwnickiego, ministra. 1, 2, 3, 4. I mikrofon dla świadka. To jest mikrofon dla świadka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tak, któryś ten, akurat nie ten, tak, tylko potem mam prośbę, że jak już komisja zacznie obrady, a przed świadkiem, żeby pan, sięgnie pan tu, żeby go wyłączyć, albo mnie pan puści tutaj. A, przed komisja będzie? Tak, jak komisja zacznie, bo ten mikrofon zostawię tutaj, żebyście państwo wiedzieli, że jest jeszcze tam, sprawdzę któryś wyrywkowo po tamtej stronie. To są multifony dla pełnomocników. 1, 2, 3, 4. Wiemy, że przecież każdy ma identyczny poziom. Ten multifon specjalnej troski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
multifony doradców 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK? Jeszcze nie? Dobrze.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9. Dziękuję.
Nie ma.
głosowania. Otwieram rozprawę Komisji do spraw usuwania skutków prawa decyzji prywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydane z naruszeniem prawa w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 6A. O sygnaturze akt R13/17. Rozprawa będzie protokołowana i transmitowana w internecie. Informuję, że termin i przedmiot dzisiejszej rozprawy został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej oraz wezwaniach do stron i świadków. Stwierdzam kworum. Informuję, że stronom przysługują uprawnienia procesowe dotyczące postępowania dowodowego wynikające z artykułu 79 paragraf 2 oraz artykułu 95 paragraf 1 w związku z artykułem 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, to jest prawo udziału w przeprowadzeniu dowodów ze świadków, biegłych lub oględzin, prawo zadawania pytań świadkom, biegłym i stronom, prawo składania wyjaśnień, zgłaszania żądań, propozycji i zarzutów oraz przedstawianie dowodów na ich poparcie oraz prawo do wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego. Przystępuję do sprawdzenia obecności i tożsamości osób uczestniczących w rozprawie w sprawie nieruchomości przy ulicy Nowogrodzkiej 6A. Za stronę Miasto Stołeczne Warszawa stawili się pełnomocnicy adwokat Zofia Gajewska, pełnomocnictwo do akt, adwokat Bartosz Przeciechowski, pełnomocnictwo do akt. Witam Państwa. Stawił się również pan Piotr Rotkiewicz, dyrektor Biura Spraw Dekretowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry panie dyrektorze. Pełnomocnictwo udzielone w trybie artykułu 12 ustawy złożone do akt. Jest również pani Magdalena Mołchowska, pełnomocnik do spraw lokatorów. Kłaniamy się. Za stronę Jowisz Spółka ZO. Czy ktoś się stawił? Pełnomocnik? Czyli nie stawił się nikt za stronę Jowisz. Dobrze. Informuję, że w charakterze świadków na dzisiejszą rozprawę zostali wezwani Krystyna Goździewska, Alicja Dobecka-Olsen, Jolanta Stachura oraz Krzysztof Kawalec. Wobec powyższego na podstawie artykułu 10 ustęp 1 i 2 oraz artykułu 38 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa w związku z paragrafem 7 ustęp 1 punkt 5 regulaminu działania komisji poddaję pod naradę i głosowanie kwestię dopuszczenia dowodu zeznań świadków. Wnoszę o przeprowadzenie głosowania w tym przedmiocie. Przepraszam, panów jest za tak, panie przewodniczący, bardzo. Ja w trybie narady właśnie w tej sprawie. Proszę bardzo. Bo rozumiem, że komisja wzywa świadków, a według artykułu 19 osoba wezwana przez komisję w charakterze świadka. No, czyli to jednoznacznie wychodzi, że to komisja wzywa świadków. W takim razie chciałem się dowiedzieć, kto wezwał świadków i na jakiej podstawie i na jaką okoliczność. Gdyby pan przewodniczący mógł nam to wyjaśnić. Oczywiście. Państwo zostali wezwani na okoliczność dzisiejszej rozprawy. Mówimy o trzech lokatorach i jednej osobie, która jest pełnomocnikiem spółki Jowisz. I oczywiście w tej chwili to komisja decyduje, czy te osoby zostaną przesłane w charakterze świadka, czy nie. Ale czy naprawdę uważa pan, że to jest właściwa procedura, że na rozprawie, już po wcześniejszym wezwaniu, dopiero ustala się świadków? Tak, panie przewodniczący, czy tak, przepraszam, tak, panie ministrze. To jest procedura, która do tej pory nie była przez pana kwestionowana, zawsze jest używana i nie wiem, po co dzisiaj na początku taki cyrk, ale może pan się wypowiedzieć w głosowaniu. Panie przewodniczący, ale to w trybie narady. Rozumiem, że jak mamy naradę, no to możemy się naradzić. I teraz ja uważam, że właśnie, bo z każdą rozprawą z coraz większym zdziwieniem obserwuję wzywanych świadków. I teraz, jeżeli kluczem do czy działania komisji jest zbadanie okoliczności wydania decyzji reprywatyzacyjnej, to uważam, że świadkami powinny być osoby, które tę decyzję wydawały albo miały wpływ na jej wydanie. Tymczasem z tego, co słyszę i też ze zdziwieniem się dowiaduję, są to wezwani lokatorzy, którzy może mają jakąś wiedzę na ten temat, ale uważam, że jednak urzędnicy, w tym pan Krzysztof Śledziewski chociażby, jednak powinni mieć większą wiedzę niż lokatorzy, którzy no, są na pewno poszkodowani w tej sprawie, ale nie uczestniczyli przy wydawaniu decyzji. Mogą mieć wiedzę na tym, co się działo później, czy na okoliczność skutków. I to jest dość istotna oczywiście okoliczność, ale to nie jest kluczem w podejmowaniu decyzji przez komisję. I ten tryb, uważam jednak, że komisja powinna na posiedzeniu niejawnym decydować o tym, kogo wzywa na świadków, a i też na jaką okoliczność tak naprawdę są ci świadkowie, bo na okoliczność rozprawy to jednak jest trochę mało.
Bo każdy świadek powinien coś wnosić do konkretnej sprawy, czy nawet rozprawy. I z tego względu uważam, że my jednak powinniśmy tych świadków to mieć w konkretnym celu przesłuchiwać, a nie tak po prostu a sobie amuzą, że ludzie są wzywani, też nie do końca wiedzą na jaką okoliczność. Dlatego wnioskuję o to, żebyśmy jednak zmienili ten tryb i świadków wzywali wcześniej, w sensie takim na posiedzeniu niejawnym dyskutowali, kto będzie świadkiem i na jaką okoliczność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem oczywiście to, że pan poseł chciałby, żebyśmy wezwali innych świadków. Ja to rozumiem. Dlatego ja chciałbym tylko zapytać departamentu, czy pan poseł zgłaszał jakichś innych świadków wcześniej? No, że pan nie zgłasza innych świadków. Ale w jakim trybie, kiedy miałem zgłosić? No to przepraszam. Czy było posiedzenie, na którym była dyskusja na ten temat? Mieliśmy posiedzenie, znaczy proszę, szanowny panie pośle, nie przekrzykujmy się. Jeżeli pan chciałby, ma pan prawo takie jak każdy inny członek komisji, żebyśmy wezwali innych świadków, to dobrze by było, żeby pan to zgłosił przed rozprawą. Jak pan twierdzi, na posiedzeniu niejawnym, tych posiedzeń niejawnych przed tą rozprawą było co najmniej dwa. Dlatego trzeba było zgłosić innych świadków. Pewnie byśmy to bardzo poważnie rozważyli. Bo jak pan wie, do tej pory wszystkie pana wnioski, niemalże wszystkie pana wnioski, przynajmniej dotyczące postępowań sprawdzających i rozpoznawczych, są przyjmowane. Dlatego pozwólcie państwo, że jeżeli ja wiem, że zgłaszało się więcej osób, ale wyraźmy swoje stanowisko w głosowaniu, już przejdźmy do rozprawy. Jeżeli panowie pozwolą. W związku z powyższym, kto z panów jest za dopuszczeniem dowodu z zeznań wskazanych świadków? Dziękuję. Wszyscy panowie są za. Stwierdzam, że komisja postanowiła dopuścić dowody zeznań świadków Krystyny Goździewskiej, Alicji Dobeckiej-Olsen, Jolanty Stachury oraz Krzysztofa Kawalca. Dobrze, chcieliśmy jeszcze dzisiaj przesłuchać w charakterze strony pana Radosława Martyniuka, który jak widzę się nie pojawił. W związku z tym pod koniec rozprawy będę wnioskował o ukaranie pana Martyniuka grzywną. Przechodzimy do przesłuchania pierwszego świadka. W trakcie dzisiejszej rozprawy o sygnaturze akt R13/17 komisja zamierza przeprowadzić dowód zeznań świadków. Wskazuje, że w wezwaniu na rozprawę po... przepraszam. Proszę o wezwanie świadka pani Krystyny Goździewskiej. Dzień dobry, zapraszamy świadka tutaj. Witam świadka. Wskazuję, że w wezwaniu na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy zrozumiała pani treść pouczenia? Tak. Pouczam panią, że w tej chwili może pani złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chciałaby pani skorzystać z tego uprawnienia? Chciałabym skorzystać. To bardzo proszę. Proszę państwa, jestem mieszkanką Nowogrodzkiej, dobrze? Od około 30 lat. Tak źle, jak teraz jest, to nigdy nie było. W 2011 roku zostaliśmy przekazani, nasza kamienica wraz z lokatorami, jakimś prywatnym osobom. Tak naprawdę to nie znamy tych osób, bo nikt z nami się w tej sprawie nie kontaktował.
nie informował nas. Przysłano do nas informacje listownie, że od dnia tego i tego jesteśmy już jakby miasto stołeczne Warszawa nie jest naszym jakby nie wiem jak to nazwać, w każdym bądź razie, że podlegamy już jakimś tam osobom, wyszczególnione były imiona, nazwiska tych osób. Wiązało się to już automatycznie z podwyżkami, ale to nie było to, co zaczęło się od 2013, a od 2014 roku to już był horror. Chcę powiedzieć o takim nękaniu nas. To, że podwyższano nam czynsz z 25 na 32, teraz już jest 70, taka propozycja w cudzysłowie. To wydaje mi się, to jeszcze jest nic, bo wydawało nam się, że za ślad za tymi podwyżkami będziemy mogli oczekiwać też jakiegoś, no nie wiem, no nie mówię o komforcie, ale jakichś ludzkich warunków. I od 2014 roku zaczął się totalny remont. Takie słowo totalny. Polegał on na tym, że to nie był remont, tylko jakby dewastacja z naszej strony. Tak to uważamy i tak to widać po naszej kamienicy. Polega to na tym, że dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok, potem drugi, trzeci i tak jak do dzisiaj ten remont w cudzysłowie trwa. Kurz, pył, hałas totalny. To jest dosłownie jakby tortury psychiczne. Tortury psychiczne. My już nie wytrzymujemy emocjonalnie. Mamy już tak naprawdę tego dosyć. Mnie przynajmniej trzyma to, że powstała taka komisja, że możemy się tu wypowiedzieć przynajmniej no, pierwszy raz od 2011 roku ktoś się nami zainteresował, że jesteśmy mieszkańcami Warszawy, tak jak mieszkańcami Warszawy jest nasza pani prezydent i urzędnicy, którzy taką decyzję podjęli. W 2011 roku decyzją administracyjną pani Gronkiewicz-Waltz zostaliśmy właśnie oddani jakimś tam osobom. To nie był jakiś sąd, nie wiem, decyzja administracyjna. Skutkowało to tym, że mamy ograniczone wszelkie jakby nasze możliwości poruszania się po kamienicy. Oprócz tego, że w korytarzach, po klatce schodowej, dzień w dzień przychodzą różne osoby. My nie wiemy, kto przychodzi. Hałas, tak jak powiedziałam, hałas i utrudnianie nam życia w postaci tego, że boimy się o nasze nawet bezpieczeństwo takie fizyczne. Jakieś belki, jakieś, nie wiem, przeszkody, po których musimy przechodzić, a niekiedy nawet przeskakiwać. To nie jest to takie przyjemne. Boimy się również tego, czy któregoś dnia nie spadnie na nas jakieś, nie wiem, wiadro z jakimś gruzem, albo też, no nie wiem, coś, co może nas uszkodzić fizycznie. Ja wiem, że wtedy by było zainteresowanie i mogliby mówić, że no przepraszamy, no tak i tak dalej. No co z tego? Boimy się tego. Ale chciałam powiedzieć o tym terrorze psychicznym. Teraz wiem, jak ludzie cierpią, którzy dzień w dzień doznają czegoś takiego. Ja bardzo przepraszam za moje emocje, ale to nie jest dla mnie łatwe. Czujemy się, ja się czuję. Upodlona.
czy przerwy pani potrzebuje, tak? To zarządzam 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, wznawiam rozprawę. Niestety nie będziemy mogli kontynuować tego przesłuchania. Będziemy zmuszeni do tego, aby wezwać kolejnego świadka. Jeżeli mógłbym poprosić o wezwanie pani Alicji Dobeckiej-Olsen.
Tak. Ja się nie bawię. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, zapraszamy. Witamy świadka. Wskazuje, że w wezwaniu na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiała pani treść pouczenia? Tak. Pouczam panią, że może pani w tym momencie złożyć oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chciałaby pani skorzystać z tego uprawnienia i opowiedzieć? Ma pani teraz szansę swobodnie opowiedzieć o sytuacji związanej z... Oczywiście, z reprywatyzacją nieruchomości ulicy Nowogrodzkiej 6. Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Może zacznę od początku, bo jestem jedną z najstarszych lokatorów. Mianowicie mieszkam tam od 45 roku, to od chwili urodzenia. Moi rodzice mieszkali, dostali to mieszkanie w 42 roku, ze względu na to, że dom ojca na placu Trzech Krzyży został zburzony, więc to było wolne mieszkanie, a mama od 36 roku była związana z tym domem. Mama i ciocia miały tam dwa sklepy w suterenie, w związku z tym dużo rzeczy wiem też od mamy. Mianowicie to, że kamienica przed wojną była zabrana, znaczy była kupiona przez duże kredyty bankowe z kilku banków. No niestety, jak się później okazało, były trudności w spłacie tego kredytu. W związku z tym, z tego co wiemy, kamienica została zabrana już przed wojną ze względu na to, że nie byli w stanie płacić tych kredytów. Zresztą pani właścicielka nawet jak chodziła, zbierała czynsze, no inna była kwota na kwicie, a inna powiedzmy do kieszeni, bo powiedziała, że ją no nie stać ją na to, na powiedzmy życie ze względu na kredyty. Właścicieli tych przedwojennych, nikt tam nie mieszkał w tej kamienicy. Jeden z nich, pan ten Franciszek Sobol, zmarł w 40 roku. No kamienica przeszła rzeczywiście straszne pożogi wojenne, wojny, powstanie szczególnie, cała płonęła. Część kamienicy, to znaczy nie wiem, czy to należało do tej kamienicy, ale przed z tyłu to, też bomba zburzyła to. Także no, no były straszne historie, jeżeli chodzi o wojnę i o to, co przeżyli ludzie, którzy mieszkali w tej kamienicy. Przecież mama mówiła, że na przykład cała brama trupów, ona jedna, no, gasiła tą kamienicę, mimo że była w ciąży, musiała ganiać z parteru do góry i nosić tą wodę. Mój ojciec był kombatantem, walczył o Warszawę, także walczył pod Kutnem. Pocisk mu przeleciał koło ucha, całe życie był głuchy na jedno ucho, to tak nawiasem mówiąc. Po wojnie, jak rodzice przyszli, w tym mieszkaniu, bo jedyne mieszkanie, które ocalało, to było nasze. No puste mieszkanie, jeden żyrandol został, wszystko puste. Mama wzięła całą rodzinę do siebie, bo zamiast mieszkać w gruzach, no wzięła całą rodzinę, żeby chociaż się schronili. Więc na podłodze spało dwoje niemowlaków, sześcioletni chłopczyk, 10 osób dorosłych. No później no, zaczęli się, prawda, po piwnicach rozchodzić, bo my jesteśmy z Warszawy. Któreś pokolenie. Przychodzi rok 89. No możliwość wykupu mieszkań. No i prawda, idziemy tam do naszej administracji. Cztery mieszkania zostały wykupione, bo zdążyli ludzie, bo to przecież proceduralnie się ciągnie, prawda, rzeczoznawca to, tamto. Reszta w 92 roku zostało to zablokowane. Dostaliśmy pismo, nawet ci, co mieli już pozwolenie, nie mogli wykupić. No, ja poszłam na Miodową, tam był
Urząd do Nieruchomości, taki główny. Złożyłam tam pismo, no i pytam się, prawda, no jak to wygląda, jak to my, starzy warszawiacy, nie możemy wykupić mieszkań. Odpowiedziano mi, proszę pani, będzie to uchylone, będziecie mogli wykupywać mieszkania. Proszę się zgłaszać do swoich administracji. No chodziliśmy do administracji, jeszcze nie, jeszcze nie. Jak to się okazuje, złudne nadzieje to były. Skierowano nas później do gminy. Gmina mówi, są roszczenia. No, zdziwiona byłam troszkę. No, są roszczenia, w porządku. Po 20 latach, rok 2011, dostajemy pismo z naszej administracji, że niesprzedane części nieruchomości, decyzją prezydent Warszawy numer 201, przechodzą na 18 osób wyszczególnionych w piśmie. Później się dowiedzieliśmy, że przez tyle lat był zakaz zwrotu tej kamienicy. No szok dla nas, zebraliśmy się wszyscy lokatorzy. No piszemy, chcemy się dowiedzieć jak to z tego względu, że wiedzieliśmy, że kamienica należała do Skarbu Państwa, że były długi, że nikt z tych osób, 18 w życiu tam nie postawił nogi. No z jakiej racji ktoś ma zabierać nam, no powiedzmy, naszą własność, bo mieliśmy najmy. Napisaliśmy do NIK-u. NIK skierował pismo do ówczesnego burmistrza Śródmieścia, pana Bartelskiego. Pan Bartelski napisał, że wszystko jest w porządku. No i prawda, pan Andrzej Rosiński, prawnik z naszej administracji, który reprezentował tą grupę, mieszkał przy ulicy Wiejskiej 20, mieszka zresztą przy ulicy Wiejskiej 20. To było jedne z pierwszych budynków wybudowanych za dewizy. Zrobił siebie kuratorem dla dwóch nieżyjących osób z dawnych właścicieli. To znaczy, że dla pana Sobola i dla pani Kijasowej. Oprócz tego został powołany prawnik, kurator dla pani Marii Eugenii Sobol, córki pana Sobola, ze względu na, że nie można było jej znaleźć miejsce pobytu. No zrobił nam jedną podwyżkę. Na piśmie tym było też napisane, że kamienica jest obciążona 450 tysięcy. Nawet chcieliśmy się spotkać z panem Rosińskim, no może nam pozwoli wykupić mieszkanie i tak dalej. Nie spotkał się z nami. Po 2 latach dostajemy pismo, że prawa własności obejmuje spółka Jowisz. I zaczęło się. To znaczy nękania, teraz te, jak się mówi, zaraz, sekundę, nękania, remonty i jeszcze coś tam, jeszcze, zaraz muszę sobie przypomnieć, przepraszam bardzo. No w każdym razie, no remont i podwyżki oczywiście, no podwyżki. W tej chwili tak jak płaciliśmy, jak 6 zł za metr, tak w tej chwili spółka Jowisz dała nam 70 zł od metra. To wychodzi na przykład, bo były też duże mieszkania, przy mieszkaniu 100 parę metrów wychodzi czynsz z mediami 10 tysięcy. No więc kogo na to stać, prawda? Ja mam mniejsze mieszkanie, ale przy mojej emeryturze 34 lata pracy, 1311 zł, wyszło mi, że musiałabym pracować 70 lat, żeby opłacić te 70 zł od metra. Skierowałam sprawę do sądu, jest w tej chwili sprawa w sądzie moja, już jeszcze z poprzedniego czynszu, bo już przekraczał moją emeryturę. No tak nie można. Nawet, prawda, nikt nie ma prawa zabierać człowiekowi wszystkiego, środków do życia. No i zaczęły się nękania tego rodzaju. Administratorem spółki najpierw była firma Gerente z Batorego 20, a później, teraz jest firma
Tak, modus z Ptasiej 4. No i zaczęły się, powiedzmy, nie od razu, ale tak, najpierw nas się pytano, czy chcecie zostać? No chcemy. Podwyżka. Tak do wszystkich lokatorów. No właśnie doszło do 70 zł, bo na celu było usunięcie lokatorów. Część lokatorów rzeczywiście z tych dużych mieszkań, no nikt nie jest w stanie opłacić to. Więc dwie osoby dostały z gminy mieszkania, tam gdzie były dzieci. Reszta tam, no nie wiem, jakoś już były eksmisje. Dwie eksmisje były. No część poszła tam do rodzin czy gdzieś tam. W każdym razie z 84 osób, które były w naszej kamienicy, zostało 10. Później nękania tego rodzaju. Proszę pani, niech się pani zdecyduje. Dajemy pani możliwość, że pani sobie wynajmie mieszkanie na rok. My zapłacimy ten czynsz, który pani obecnie płaci. A ja pytam, co po roku? No nic, musi się pani starać. Ponadto dawano nam pieniądze od 5 do 10 tysięcy na wyprowadzkę, na koszty wyprowadzki. No nie zgadzamy się na to. No gdzie się mamy wyprowadzić? Nad Wisłę? W dodatku mieszkamy tu prawie 80 lat, czyli zapłaciliśmy za te mieszkania czterokrotnie, bo po 20 latach już się zwraca koszt. Jeżeli chodzi, no później zaczęto, zaczęli przychodzić, no bardzo ładni młodzi chłopcy, ale wypisz wymalej Pruszków. No dobrze. I jedyne pytania, kiedy się pani wyprowadzi? No nie wyprowadzę się. W końcu się pytam, dlaczego my mamy, do czego wam będą te mieszkania potrzebne? Bo my będziemy sprzedawać po 20 tysięcy za metr. No to dlatego były potrzebne. Jak obliczyłam ilość metrów przez tą sumę, to wychodzi ho-ho. Ponieważ bardzo nam pomagał Komitet Obrony Praw Lokatora, cały czas walczy o wszystkich, żeby dalej 60 tysięcy nie zostało wyrzuconych na ulicę, żeby ludzie nie umierali z mrozu, tak jak to było za Platformy, żeby ludzie nie popełniali samobójstw z racji reprywatyzacji, organizuje Komitet manifestacje. No bardzo dużo ludzi przychodzi, ja zawsze zabieram głos. Później telewizję, wywiady w telewizji i zaczynają się telefony do mnie w nocy. Druga, trzecia, pierwszy raz odebrałam, no cisza, później przez tydzień dzwonili, nie odbierałam. I następnie później, 6 godzina, 22 godzina, telefony tego rodzaju, że tak, albo zgrzytanie zębami, albo jakieś mlaskanie, albo taki szur. Nie wiem, co oni mieli zamiar mi powiesić, czy coś, no w każdym razie to. W końcu, później powiem o remontach, w końcu nas to zdenerwowało. Napisaliśmy do prokuratury rejonowej, no prokuratura nie uznała tego za nękanie, ale w tej chwili jest w prokuraturze okręgowej sprawa i toczy się. Od chwili, i wezwali nas na policję na Wilczą, składaliśmy zeznania tam. Od chwili, powiedzmy, zeznań te telefony ustały. Natomiast zaczęły się tam pisma od Jawisza, to tamto, zawsze na początku albo na końcu było to, że możemy pani wymówić najem. O wszystko, cokolwiek nie napisali, wymawiamy najem. A od chwili powstania komisji też się ustały te pisma. Jeżeli chodzi o remonty, kamienica jest zabytkowa. Taki remont tej kamienicy, który w zasadzie trwa 4 lata, i on nie przyniósł żadnego, powiedzmy, widocznego jakiegoś ulepszenia. Ja mówię, Pałac Kultury budowano 5 lat, a to 4 lata i nic nie widać. Rozbijane jest wszystko. W 2014 roku rozpoczął się remont, więc tak, no było już trochę pustostanów. Rozbijanie tych ścian, piękne podłogi, wszystko, wywalanie tych okien, wszystko przez 4. czy 5. piętra na podwórko można było w głowę dostać. Tych desek to było aż po 1. piętro. Huk był taki, że jakby samolot startował od rana do nocy, bo to nie było tak. Od rana do nocy były takie kubły na przykład na 4., 5. piętrze i ten cały gruz leciał na dół.
Jeżeli, no, trwało to i do dzisiaj to trwa. Kilofy, jakieś, no, no w ogóle, no taki huk jest, kurz, brud. W dodatku, no wymienione okna. Okna do tej pory stoją, 2 lata stoją w folii. Ani nie są wmurowane, piękne parapety marmurowe, no nie wiadomo gdzie są. Przez te okna w zimie administracja zrobiła przed oddaniem budynku trochę remontu, to znaczy zrobili dach, balkony i piękne dali nam centralne. I tak, i te piękne kaloryfery włoskie popękały na klatkach schodowych, w pustostanach, no nikt o to nie dba. Dziwię się, że dom, który jest zabytkiem, pozwolono na taki remont jakiś, no w zasadzie nie wiem jak to nazwać, bo to dla mnie nie jest remont, że konserwator zabytków pozwolił na to. Na przykład w bramie ręczna robota XIX wiek, z płytki wypadają, bo się ściany wybrzuszyły. No więc ja mówię, to w ogóle nie pasuje taki remont do takiej zabytkowej kamienicy. No przecież tylko talibowie niszczą swoje zabytki, a tutaj jest niszczone tak sobie. I dlaczego konserwator zabytków nie reaguje na to. Także no, no przechodzimy rzeczywiście gehennę. To znaczy, że no, po pierwsze należał ten dom do Skarbu Państwa i powinien ten dom wrócić do Skarbu Państwa, a nie nas męczą wyprowadzkami, nas męczą podwyżkami, nas męczą tym remontem, no, nękanie. No przecież to niemożliwe jest w XXI wieku, żeby to się działo. Właśnie przyniosłam śrubki, bo skoro nas porównują do śrubek, to proszę bardzo, my nie jesteśmy ludźmi. Niektórym się chyba w głowie pomyliło, rządzących, znaczy dawnych, bo obecnych to nie. Także tyle mam do powiedzenia. Dziękuję uprzejmie. Pozwolę sobie zadać pani kilka pytań. Czy zdarzyło się, że państwu odłączono gaz? Nie, gazu nam nie odłączono. Czy pojawiało się zamurowanie drzwi? Murowanie drzwi wejściowych. No drzwi są w ogóle w strasznym stanie w ogóle. One nie są zamurowywane, ale powiedzmy są w opłakanym stanie. Ledwo wiszą. Czyli przed reprywatyzacją, uściślimy, przed reprywatyzacją tak. Państwo płacili czynsz w jakiej wysokości? 6 zł, to niecałe 400 zł. Przedtem, 6 zł za metr, tak przed reprywatyzacją. Tak. Dzisiaj jest 70, tak? 70, dobrze? Tak. Dzisiaj jest 70, rozumiem. Chciałem jeszcze zapytać panią, czyli jeżeli ja dobrze zrozumiałem, czyli to jest tak, że pani rodzina mieszka w tej kamienicy od 42 roku, tak? Gasiła pożar w tej kamienicy, odbudowywała, tak remontowała, jest. Płaciła czynsz przez cały czas. Tak. I państwo nie mogliście wykupić tych lokali, a mogli wykupić handlarze roszczeń. Dobrze o to zrozumiałem? Chodzi. Tak jest. Dobrze, czyli tak, chciałem zapytać jeszcze o te 10 tysięcy, o których pani wspomniała, czyli przyszli ludzie, którzy proponowali pani 10 tysięcy, w jakiej formie proponowali te 10 tysięcy, no, jak pani się wyprowadzi, jak rozumiem, tak? Proponowali, tak, koszty tak? Na koszty wyprowadzki. A w jakiej formie? Mówili, że w gotówce pani to dostanie? No to powiedzmy, ja to w ogóle prosiłam ich, żeby oni mi wszystko na piśmie dawali, no ale niestety nigdy nie dostałam na piśmie, no prawdopodobnie w formie pieniężnej, trudno powiedzieć, bo oni nie mówili. No, oczywiście. Czyli nie mówili, jaka to forma prawna, czyli nie, to można by było powiedzieć, że... Nie. Rozumiem. Rozumiem. A kto pani to proponował? Czy pani pamięta i kiedy to było? Proszę pana, to było w firmie Gerente, tylko że tam ci ludzie się zmieniali, tam takie młode dziewczyny były. Nie pamiętam wszystkich nazwisk. Firma Gerente. A kiedy to mniej więcej było? Czy pani mogłaby nam... Zaraz, jak oni odzyskali w 13 roku, ja wiesz, wziął, no to było gdzieś tak 13-14 rok. Rozumiem. 2000. 13-14 rok, rozumiem. Innym osobom też proponowano, tak, rozumiem, tak. Wszystkim nam. Tak. Te 10 tysięcy tak. do ręki. Znaczy od 5 do 10, bo to różnie od mieszkania. A pani zdaniem, zdaniem świadka, te wszystkie okoliczności, to nękanie, które świadek opisuje, miało co na celu? Chcieli państwa zmusić do opuszczenia tego tak lokalu? Tak jest, no oczywiście, że zmusić, to przede wszystkim tylko o to chodziło. Czyli to żeby oczyścić cały budynek. Aha, czyli to byli, czyli w państwa, czyli w ocenie świadka to była ekipa do czyszczenia kamienic. Tak, to byli czyściciele kamienic. I od kiedy to się zaczęło? To się zaczęło od 13 roku, kiedy Jowisz uzyskał prawa własności. Rozumiem.
Czy jeszcze, to jeszcze jedno ostatnie pytanie. Tak. Czy jakieś inne formy nękania, o których pani sobie, świadek sobie przypomina, jakieś inne formy nękania? No powiedzmy, mnie tam nie zalano mieszkania, ale no to ludzie będą mówić, pozalewano mieszkania. No przecież ta zima, która była ze względu na te okna niezabezpieczone, ze względu na to, że ci robotnicy się w kółko kręcą, drzwi otwarte, mieliśmy temperaturę w domu od 9 do 13 stopni w zimie. To jest naprawdę zimno. Mnie do tej pory to kości bolą od tego. Mhm. A czy zwracaliście państwo im uwagę, że takie działanie to jest łamanie prawa? No wie pan, no mówiło się przecież, prawda? No, no jak można w ogóle dopuścić do tego, że te okna są, cały czas mówiliśmy, okna niezabezpieczone, no zróbcie coś z tym. Czyli rozumiem tak, część okien nie było w ogóle. Tak, nie było w ogóle. Część okien, część nie było zabezpieczonych. Tak. Rozumiem. W zimie również. Również w zimie. No tak, oczywiście, przede wszystkim zima. No rozumiem. A czy no kurz, brud, hałas. A czy świadek ma wiedzę, co spotykało innych lokatorów, czy może jakieś inne formy, czy jakieś inne formy nękania spotykało innych lokatorów? Mówię na przykład o tym, czy te remonty dotyczyły również bezpośrednio mieszkań, w których znajdowali się inni lokatorzy, czy na przykład, tak? Tak, oczywiście. Ja akurat miałam szczęście, że nade mną mieszkał sąsiad, ale wszystkim pozalewano mieszkania. Nieraz było tak, że woda przez żyrandol kapała, czyli to groziło śmiercią, jakby się dotknęło kontakt. Tak przebijano sufity, że niemalże ludziom spadały na głowę i tak dalej. Także to były, no straszne. Mnie akurat to ominęło, bo nade mną... A czy świadek pamięta, komu tak... Nade mną mieszka pan Maciej Becker, później pani Stanisława Mendel. I im rozumiem... Oni prowadzą w ogóle, jest prokuratura, prowadzą śledztwa, jest prokuratura. I z góry zalewano mieszkania tak, że dogroziło to zawaleniem sufitu. I wszystko to w ocenie świadka, wszystko to działo się po to, aby zmusić ich do opuszczenia... Oczywiście, no nas wszystkich chcą wygonić. Aby zmusić ich do opuszczenia... Tak jest. Do opuszczenia kamienicy. Dobrze, dziękuję uprzejmie, pan dziękuję Paweł bardzo. Lisiecki. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę świadka, proszę powiedzieć, w jaki sposób firma Jowisz kontaktowała się z panią oraz z innymi lokatorami budynku przy Nowogrodzkiej 6A? Dzwoniono, przychodzono, czy w jakiś inny sposób jeszcze? Tak, dzwoniono telefonem i przychodzono też. Tak jak mówię, byli ci młodzi. Pan Jotko na przykład tam był, jeszcze jakiś tam pan przychodził. No tylko w tym celu, żeby... Dobrze, że pani powiedziała to nazwisko. Tak. Pan Piotr Jotko. Tak. Proszę powiedzieć, bo z zeznań, które czytałem, wskazywaliście państwo, że on de facto wchodził do mieszkania i używał takiego imperatywu w formie pytania, kiedy się stąd wreszcie wyprowadzicie? Tak jest. No do mnie akurat do mieszkania powiedzmy nie wchodził, tylko wiem, że do sąsiadki wchodził tam, ale tylko było jedyne pytanie i to tak no, na ostro powiedzmy. Nawet w zastępstwie dzień dobry, tak? No tak, tak, tak. No kiedy się wyprowadzacie? Bo my mamy akt notarialny. I w związku z tym macie się wyprowadzić. Czy straszono panią eksmisją albo w jakiś sposób panią inny nękano? Kto to robił? Tak, to znaczy, no tak, straszono nas, że w razie czego będzie eksmisja. Ale ponieważ ja płacę mimo całej emerytury ten czynsz, no więc nie bardzo jakoś mogą do tego podejść, do tej eksmisji, chociaż no mają chęć. A jak argumentowano to, że pani powinna opuścić lokal? Czy samym remontem, czy też w jakiś inny... Nie, nie tylko, dlatego że oni przejęli kamienicę i na przykład pan, ostatnio dostałam pismo, jako właściciel mieszkania, i to jest wyznaczony mój numer mieszkania, przecież ja mam też najem, jako właściciel mieszkania, więc ja mam opuścić to mieszkanie. Proszę mi powiedzieć, bo niektórzy lokatorzy otrzymywali tego typu wezwania do przedstawienia umowy najmu. To jest, tak, ja też. Ja pani też, ja też otrzymała ja takie, też, też, takie też. Wezwanie? Proszę pana, to było no, jedna z form nękania też, dlatego że ten znaczy, właśnie może ja przeczytam. Tak. Wezwanie do przedstawienia umowy najmu. Tak, tak.
To akurat dotyczy pana. Szanowny panie, w imieniu właściciela lokalu numer ten i ten w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie firmy Jowisz spółka z o.o., komandytowo-akcyjna, dalej spółka, w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 28 września 2016 ponownie uprzejmie proszę o przedstawienie spółce w dogodnej dla pana formie kopii umowy najmu, na podstawie której korzysta pan z przedmiotowego lokalu, pod rygorem uznania, że korzysta pan z tego lokalu bezumownie, co będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi. Pani miała podpisaną umowę z miastem stołecznym Warszawa? Oczywiście, miałam i dostałam takie samo pismo. W końcu chyba za drugim razem odpisałam im. Nie dałam, bo chcieli na siłę od nas wyciągnąć te umowy najmu. Nawet pan Jotko też chciał osobiście, że nie chcą, że gmina nie chce im dać naszych umów najmu, czyli tak wychodzi, że jakby nie mieli, więc jak przejęli tą kamienicę. I na siłę chciano od nas, powołałam się, napisałam, z którego roku mam umowę najmu, odpisałam do nich. Ale mimo wszystko tam były te pisma chyba 2 czy 3 razy. Jak często pracownicy firmy Jowisz przychodzili do pani i innych lokatorów? O, to było tak, że tak, przez miesiąc to prawie codziennie. Później już tak... Codziennie? Tak, prawie codziennie, no może tam jeden dzień, no oprócz niedzieli. Oprócz weekendów i tego. Tak, codziennie, jeszcze człowiek nie wstał, a już było pukanie do drzwi. Proszę otworzyć, bo niech pani otworzy to. Rozumiem. Proszę powiedzieć, czy spółka Jowisz odcięła dopływ ciepła do pani lokalu? Były takie próby, no ale na naszą interwencję, prawda, bo od razu reagowaliśmy, no to tam powiedzmy po 2-3 dniach było to, że z powrotem musieli to włączyć. A ile dlatego, razy? To raz było, tak? No może więcej, już nie pamiętam dokładnie, bo to przecież jest od 13 roku, no to już jest ładny czas, 4 lata, także to no, mogło być więcej, ale no my mamy to, że Komitet Obrony Praw Lokatora bardzo nam pomaga, bardzo, cokolwiek. Jak się stanie, to my tam idziemy i jest odpowiednia reakcja. Czy wie pani coś o próbie wyważenia drzwi w dniu 23 listopada 2016 roku do lokalu numer 15 w budynku przy Nowogrodzkiej 6A? Tak, wiem. Co pani wie na ten temat? No dowiem, powiedzmy, z opowiadań sąsiadki, prawda? Nad ranem, chyba godzina 5, zaczęto wyważać jej drzwi. Nie pamiętam dokładnie, czy 5, czy wcześniej to było. Rano, oczywiście. Sąsiadce zaczęto jej drzwi do jej mieszkania. Tak, jest sprawa w, tak, jest sprawa w policji. A coś więcej jeszcze? Kto to robił? Nie wiadomo. No nie wiadomo, dlatego że oni uciekli, no bo jak one mimo wszystko się obudziły, no bo to jednak jest to szarpanie tych drzwi, więc obudziły się, bo tam matka z córką mieszka i powiedzmy, no oni uciekli. Jakim samochodem? Jakim samochodem? Samochód podjechał, odjechał i koniec. Proszę powiedzieć, czy pracownicy firmy Jowisz zbierali od lokatorów ich dane osobowe i w jakim celu to czynili? Tak, chcieli od nas, dawali nam takie formularze do tego, żebyśmy tam wszystko, co, jak się nazywamy, co mamy, czego nie mamy i tak dalej. Tak, tylko że no niestety z jakiej racji obcym osobom mamy swoje dane udostępniać, przecież to są ściśle... A te próby jak wyglądały? To znaczy proszono, czy mówiono, że jak państwo nie wypełnicie, to się coś stanie, czy w jakiś sposób grożono, wymuszano na państwu to? Tak, wymuszano, dlatego że powiedziano, że no wypełnijcie to i my wam pomożemy wtedy ewentualnie w gminie załatwić mieszkanie. No wszystko było w celu wyprowadzenia nas z tego domu. No i uzyskania też danych jakichś takich. A to innych. Ma pani informację, jakoby firma Jowisz miała kontakty w urzędzie dzielnicy? Nie, tego rodzaju nie mam, no ale widocznie jakieś mieli, skoro na to się powoływali. Tego nie wiem. Rozumiem. Wróciłbym jeszcze tutaj w pani przypadku do kwestii umów najmu. Podpisaną miała pani umowę najmu z miastem stołecznym Warszawa, tak? Proszę mi powiedzieć, bo wynika z tego, że spółka Jowisz nie miała tych umów. Tak. Bo nawet... Poprzedni właściciele, ci, którzy tych 18 właścicieli, którzy przejęli od miasta stołecznego Warszawa budynek, mieli te umowy, czy też... Proszę pana, tam nikt nogi nie postawił w tym domu, no więc jak mogli mieć, no chyba, że im miasto dało, ale tam, my nie znamy tych ludzi, no tam nikt nogi nie postawił, nie wiemy, co to za ludzie, kto to jest w ogóle. Rozumiem. Proszę jeszcze powiedzieć taką rzecz, ponieważ zdaje się to
bo lokatorzy ustalili, że w przypadku do przynajmniej co najmniej jednej osoby został ustanowiony kurator spadku. Czy mogłaby Pani coś więcej powiedzieć na ten temat? Proszę Pana, no wydawało nam się to powiedzmy dziwne, no bo skoro ojciec jej zmarł w 40 roku, no to przypuszczamy, że ta osoba, no on był tam urodzony 1800, mamy nawet z kościoła. Mówimy o Franciszku Sobolu. Tak, o Franciszku Sobolu, który w 40 roku umarł. Mamy nawet kopię jego aktu zgonu z kancelarii świętego Aleksandra. No więc przypuszczamy, jak on 1800, któryś już nie pamiętam, więc jego córka no, musiałaby mieć no, w tej chwili no, chyba ze 100 lat albo i więcej. Rozumiem. Czy Państwu udało się ustalić, że ta pani, bo to chodzi o panią Marię Eugenię Sobę, tak. Czy że ona zmarła? No powiedzmy, raz zajrzeliśmy do ewidencji ludności, no i była tam taka osoba, która zmarła. W 40 którym roku? Pierwszym. Czyli rok de facto po swoim ojcu zmarła. Tak jest. I na rzecz tej osoby został ustanowiony kurator? Tak jest. Rozumiem. Proszę jeszcze powiedzieć, to już jedno z ostatnich pytań, jakie zadam. Czy ma Pani wiedzę, jakoby budynek, który Nowogrodzka 6A, który znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków, tak? W ewidencji zabytków. Tak. Czy firma Jowisz otrzymała zgodę od konserwatora zabytków na te prace? No nie przypuszczam, chociaż nie wiem, tego to nie wiem. Ale bo ja wiem, no może otrzymali, skoro tak dewastują tą kamienicę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czyli ja dopytam, czyli Państwa zdaniem ten tak zwany remont, który trwa tyle czasu, to tak naprawdę to się nazywa remont, ale to jest sposób na to, aby robić pozorowane prace, żeby Państwa oczyścić z kamienicy. Tak dobrze zrozumiałam świadka? Tak, oczywiście. Dziękuję. A jeszcze jedno pytanie w tym kontekście. Czy zgłaszaliście Państwo te wszystkie problemy do urzędów miejskich, do Urzędu Miasta Stołecznego bądź dzielnicy? Więc pierwszy remont, który był, to był remont nie, no jak się mówi, nieformalny taki i zgłaszaliśmy to do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. No nie odpisano nam, wstrzymano ten remont, to jest fakt. Ale nie odpisano nam na ten temat. A czy pani bądź ktoś z mieszkańców ulicy Nowogrodzkiej 6 zgłaszał te państwa problemy do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kiedykolwiek? No czasami jak tam chodzimy, tam się załatwia różne sprawy, no to mówimy, że to jest w ogóle fatalna sytuacja dla nas. No tak nie można. Zresztą urząd, jak prawda przyjęta została kamienica, pocieszył nas, że nic się nie zmieni, że będzie tak samo jak za dawnych czasów, że będzie właściciel, ale nic się nie zmieni. Będziemy tak samo dobrze chronieni jak kiedyś. Mhm. Tak nam mówiono. A czy do dzisiaj, mamy dzisiaj dokładnie 18 października 2017 roku, czy do dzisiaj ktoś z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zainteresował się Państwa losem? Absolutnie nie. Dziękuję. Pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Proszę świadka, proszę powiedzieć dokładnie w jakim okresie te remonty u Państwa się odbywają w budynku? Proszę Pana, no zaczynają się wcześnie rano. Czasami. A w jakim okresie? Od 2014 roku, 2014 rok, od połowy roku. Zaczęło się ten najpierw nielegalny remont, a teraz no, już mają jakieś tam pozwolenia. Czyli to już 3 lata trwa, tak? No remont. Przeszło nawet, bo licząc no, to jest tak 14, 15, 16, 17, 4 rok. I proszę świadka powiedzieć, na czym te roboty polegają, tak żeby opinia publiczna mogła się dowiedzieć, na czym to polega, to co dla Państwa jest takie, jak Pani twierdziła przed chwileczką, dla Pani i dla innych lokatorów uciążliwe. Proszę Pana, no wie Pan, rozwalanie wszystkiego, to ja nie wiem, czy to jest remont, bo jeżeli się no, te takie piękne podłogi, stiuki, te z XIX wieku, te kafelki wypadają, to wszystko jest no, w ogóle obracane w gruz, no to ja nie wiem, no tak remonty chyba nie wyglądają. A czy
tą całą sytuacją, skoro to dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków? Interesował się miejski konserwator zabytków? No nie wiem nic na ten temat, nie wiem nic. Nie wiem, nie wiem, czy ktoś pisał na ten temat do. Były jakieś takie próby chyba, żebyśmy się skontaktowali z konserwatorem zabytków, ale już nie wiem, jak to dalej wypadło. I teraz takie pytanie, jak spółka Jowisz przejęła ten budynek, to ile było mniej więcej lokatorów w tym budynku? Było 84 lokatorów, teraz zostało około 10. Czyli jak się te roboty rozpoczęły, ludzie po prostu... Rezygnowali ze względu na podwyżki przede wszystkim też. I czy wskutek tych ubytków w lokalach, to że ludzie rezygnowali, powstawały pustostany? Czy tam ktoś w chwili obecnej mieszka? Nie, absolutnie nie. One są rozwalone dokładnie do gołej cegły, podłoga zerwana, okien w niektórych nie ma. Nie. Pusto jest. Nawet odgrodzone w tej chwili jest podwórko, także przechodzimy takim tunelem, jakby wojna była. I odgrodzone podwórko, bo jedna klatka jest w ogóle wyłączona. A dlaczego? Dlatego, że już nie ma tam lokatorów. Czy fakt istnienia tych pustostanów ma negatywny wpływ na sposób bytowania przez państwa w lokalach? No na pewno nie jest to miło, jak się wchodzi, no cała kamienica czarna, nie wiemy, czy ktoś się tam na przykład nie zakratł i czy nam w głowę nie da, no nie wiemy tego. Nie jest to przyjemne. Czy państwo odczuwacie skutki tego? Jakieś zagrożenie także? Odczuwamy, z tego oczywiście, że tak. A proszę mi powiedzieć, czy fakt istnienia tych pustostanów również wpływa na obniżenie temperatury w lokalach mieszkalnych? Oczywiście, że tak, dlatego że tak, skoro tam te okna nie są obsadzone, nie wmurowane, nie ma parapetu, więc cały ten mróz leci poprzez nasze drzwi. W dodatku popękały kaloryfery na klatkach schodowych i w tych pustostanach. Także to ma oddźwięk w tym, że mieliśmy, bo w tej chwili mamy ciepło, mieliśmy bardzo zimno w mieszkaniach. No mówię, od 9 do 13 stopni, nie do wytrzymania w zimie. Zgłaszaliście państwo te wszystkie problemy między innymi do urzędników miasta stołecznego Warszawy? No może do urzędników to nie, no ale reakcja była, że dzwoniliśmy do Jowisza, no niech oni nam coś zrobią z tym. No i jaka była ich reakcja? No żadna. Żadna. Proszę świadka, proszę jeszcze powiedzieć, czy państwo zgłaszaliście te roboty budowlane również do nadzoru budowlanego? Tak, zgłaszaliśmy, bo pierwszy remont był nielegalny. Zgłaszaliśmy to. Opisane było wszystko. No nie dostaliśmy na piśmie takiej odpowiedzi, co oni z tym tamtego, ale to wstrzymano ten remont. A teraz no to czyli trwa to... dalej remont i nikt się tym nie interesuje po prostu. Nie mamy w ogóle do kogo się zgłosić. Rozumiem. Trzeba tylko dodać, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy został powołany przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No właśnie. Na podstawie artykułu 86 ustawy prawo budowlane. Natomiast... A jeszcze powiem coś, bo jak byłam w tym inspektoracie, składałam to pismo, no to już tutaj ta pani co przyjmowała, no tak, wy jesteście do usunięcia. Skąd? Tak powiedziała, że... Tak, powiedziała tam w okienku, no nie znam nazwiska, tylko byłam zdziwiona, no jak to my jesteśmy do usunięcia. Czy taką informację pani otrzymała bądź co bądź od miejskich urzędników? Tak, już? Tak. A to wy jesteście do usunięcia. Czy państwo w zasadzie potraktowano tak jakby... No jak śrubki, dlatego śrubki. Przeniosłam śrubki. Tutaj się odwołam do tego, no można powiedzieć, do twierdzenia klasyka, czyli do pana dyrektora Rodkiewicza bodajże, który użył takiego sformułowania właśnie o śrubkach. No tak. Pani przyniosła no, te śrubki tak, dzisiaj, jest, bo tak? My nie ludzie jesteśmy, tylko śrubki. Prawda? Proszę mi powiedzieć, czy w stosunku do państwa pracownicy spółki Jowisz albo no, inne osoby stosowały jakąś przemoc, na przykład słowną, wulgaryzmy? Nie, tego to nie było, nie. Nie było? Nie. A czy na panią wywierano
próbowano wywierać jakąś presję, a jeżeli tak, to jaką? No na pewno, no przez te same pytania, prawda? Kiedy się pani wyprowadzi, my tu mamy akt notarialny, to nie jest wasze, my tu jesteśmy, my tu będziemy robić remont, my musimy tu zrobić ten remont, posuwać wszystko i musimy sprzedać mieszkanie. A czy pani była na przykład śledzona? Proszę pana, no może niedawno miałam takie odczucie, bo jechałam. Proszę to opisać. Jechałam kolejką w UKD. No i pociąg mi uciekł. Zwróciłam uwagę na faceta, który miał takie dwie torby, takie jak noszą do zakupów, białą i czarną. Raczej mężczyźni nie mają tego rodzaju takich toreb niezamykanych i tak dalej. Ten facet wsiadł za mną. Ja wychodziłam, znaczy wysiadałam w takiej miejscowości, bo miałam coś do załatwienia. O, tak jak jest kolejka w UKD, są niektóre tam na górze siedzenia, tak on najpierw siedział tam, później szedł tam, gdzie ja siedziałam, naprzeciwko. No coś to mi tak się mignęło, powiedzmy, bo już teraz uważamy na wszystkich ludzi. No i ja wysiadłam, patrzę, on za mną idzie. No małe miejscowości, nikogo nie ma, to nie jest tak, prawda, to nie Warszawa. No idę tam do gminy coś załatwić. Idzie za mną. Jest tablica, na szczęście tam ktoś podlewał kwiatki. Jest tablica ogłoszeń i ten facet w tym momencie tak jakby do tej torby sięga, ale nadjechał akurat rowerzysta. I on tą torbę znowu z powrotem wziął do siebie. Tak? Sięgał, nie wiem po co. Później zgrzytnął zębami, bo mówię, no widocznie się nie udało. I ja szłam do gminy, obok jest komisariat policji, no więc on nie wszedł ani tu, ani tu. No ja załatwiłam sprawę, idę z powrotem, siedzę, czekam na tą kolejkę w UKD i on, patrzę, ni stąd, ni zowąd, zjawił się. Znowu, no wsiadł. Tak, ta sama osoba. Tak, ta sama osoba, nie wiem, gdzie on się ukrył. No na szczęście kolejka nadjechała, wsiadł tak samo, no ale już nie wysiadł ze mną. Także odczułam to, że on mnie chce zrobić krzywdę. Nie wiem jakiego rodzaju, czy on miał tam pistolet, czy co innego, nie wiem. Ale to odczułam. Rozumiem. A świadek wspomniał przed chwileczką o tym, że wskutek reprywatyzacji osoby popełniały samobójstwo, tak? Czy to też również dotyczyło kogoś, któregoś z lokatorów? Nie, nie, u nas nie, ale wiemy od Komitetu Obrony Praw Lokatora, że takie rzeczy się zdarzają. I to również jest, pytam się, czy to dotyczy obiektów, których właścicielem jest spółka Jowisz, może? No tego to akurat nie wiem, czy nie wszystkich, wiem, prawda, bo to tyle ludzi przecież zginęło, tyle zmarło na ulicy z mrozu, no tego nie wiemy, kto, no na pewno na wszystkich tych kamienicach to na pewno nie tylko jedna spółka Jowisz jest, chociaż mają dużo kamienic. A czy, bo pani powiedziała najpierw 80 lokatorów, teraz 10. Tak. Rozumiem, że te metody stosowano także w stosunku do osób starszych, tak? Do starszych, do matek z dziećmi, na przykład matka tam miała troje małych dzieci, do wszystkich stosowano, to nie było różnicy. I te osoby dla świętego spokoju nie... No bo musiały, proszę pana, jak ktoś jest sam, ma troje dzieci, no to jak on i ma 100-metrowe mieszkanie, bo po rodzinie, po dziadkach i tak dalej, prawda, po matce, po ojcu, no zostało mu to mieszkanie, no to jak on opłaci ten czynsz? No nie da rady. Czy pani w dalszym ciągu otrzymuje telefony w nocy albo... Nie, nie, od chwili złożenia zeznań na policji skończyły się telefony. Czy od kiedy to mniej więcej? W lutym tego roku. Aha. A wcześniej te telefony były w nocy, w godzinach takich... Druga, trzecia. No mówię, wtedy jak zabierałam głos na manifestacjach albo jak telewizje, prawda, wywiady ze mną robiły. Zawsze potem, nigdy tam w międzyczasie czy coś tam. Czyli świadek dostrzega pewną... Zależność tego. Mhm. Jeszcze takie pytanie. Odnośnie do państwa przychodziły osoby ze spółki Jowisz. Tam jakaś osoba się taka jedna w zasadzie pojawia, pan
Jotko, tak? Tak, tak. I w jaki sposób się ta osoba zachowywała? To znaczy, no wie pan, no, nie szarp, no mnie przynajmniej nie szarpała, nie próbowała wchodzić do domu. Kogoś szarpała? No nie wiem, chyba tak słyszałam. Ale no, 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 no było to, no nieprzyjemne to było, no bo przecież w końcu mieszkamy tam tyle lat, za mieszkanie czterokrotnie żeśmy zapłacili i ktoś mnie będzie wyrzucał z mojego mieszkania, bo on chce to mieszkanie, bo musi sprzedać po 20 tysięcy za metr. No z jakiej racji? Bo on jest młody i on potrzebuje, tak? To mnie na bruk trzeba wyrzucić po to, żeby on zyskał to mieszkanie. W tym wypadku wypadałoby odwołać się do tego, co pani usłyszała w nadzorze budowlanym. No a teraz tutaj ta kwestia, że pani przynosi te śrubki, mm-hmm. że odnieść takie wrażenie, że właśnie... No, nie, no właśnie, że jestem śrubką, prawda? Bo my nie ludzie. Ja tak nie powiedziałem. Natomiast nie, nie, no, no wychodzi na to, że my jesteśmy śrubki do wyrzucenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję pan Bartłomiej Opaliński. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciał ustalić kilka rzeczy. Po pierwsze, czy kiedykolwiek, ktokolwiek z ratusza proponował państwu, że istnieje możliwość wykupienia tych lokali? Bo tak jak pani powiedziała, po 20 latach tak naprawdę płacenia czynszu, w zasadzie ten lokal już się kompensuje, jego no wartość. Oczywiście. Czy ktokolwiek kiedyś taką propozycję składał? Nie, proszę pana, no właśnie zablokowano nam, prawda, wykup mieszkań, bo cały czas wszyscy walczyliśmy o wykup. Ale nam zablokowano w 92 roku i od tamtego momentu chodziliśmy, prawda, no i niestety złudne nadzieje nam dawano, że będzie to odblokowane, będziecie państwo mogli wykupić, co oczywiście nie nastąpiło. Dobrze, a wspomniała pani tutaj o wielu sytuacjach patologicznych, o tych remontach, w zasadzie o plądrowaniu kamienicy, o zastraszaniu państwa, o zalewaniu, o próbie włamań. A czy przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej, przed 2009 rokiem, jakiekolwiek tego typu sytuacje miały miejsce, czy nie? Nie, 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 nie było. Czyli tego. Można powiedzieć, że tak naprawdę dopiero kiedy kamienica została przekazana w ręce prywatne, rok 2011, 2013, tak, spółka Jowisz. Tak. Dobrze. No raczej nam właśnie byliśmy w archiwum w Pałacu Kultury, więc architektura odbudowała ze zniszczeń wojennych w 1951 roku, koło 60 roku. Administracja nasza zrobiła nowoczesne media, to znaczy, bo były piece, były kuchnie węglowe, nie było łazienki, nie było gazu. Zrobiono nam centralne, gaz, łazienkę. No wszystkie nowoczesne media i ani grosza, powiedzmy, dano nawet wszystkie, no, no tam zlew, wannę i to wszystko, nic, ani grosza żeśmy nie odczuli w Komornym, w czynszu. W pani ocenie, czemu ma służyć ten remont, skoro budynek jest w pełni zdatny do użytku, sprawny i tak naprawdę, czemu to wszystko służy? A no właśnie, ja się zastanawiam, czemu to służy, czy oni chcą go w ogóle rozwalić, czemu to służy, bo to nie jest remont przecież. To nie jest, ja tego nie umiem nazwać. No mówię, zachowują się jak talibowie. A czy ktokolwiek przekazywał państwu, jako osobom, które tam mieszkają, jako osobom głównie zainteresowanym tymi pracami, bo państwo je odczuwacie, czy ktoś przekazywał jakiekolwiek dokumenty, z których by wynikało, jakoby konserwator zabytków, bo ten budynek, przypomnijmy, jest wpisany do rejestru zabytków, tak. Jakoby konserwator zabytków miał wiedzę, czy nawet dalej idąc, wyraził zgodę na przeprowadzenie tego typu prac? No, tego rodzaju w ogóle jakiś rozmów z nami, to nie ma. To nie ma takich rozmów. Rozumiem. Biorąc pod uwagę stan lokatorów, liczbę lokatorów przed reprywatyzacją i po reprywatyzacji, czy wiele osób już na skutek tych działań spółki, która w tej chwili jest właścicielem, wyprowadziło się z kamienicy? Jakby pani oceniła, może liczbowo, procentowo? No proszę pana, no to będzie gdzieś 80-90%. Czyli tak naprawdę jest pani w mniejszości osób, które oczywiście, jeszcze zostały. Oczywiście, bo nas, no, na palcach jednej ręki policzyć. A czy spółka, czy może ratusz w jakikolwiek sposób tym osobom, które zostały
no, możemy tak powiedzieć, wyrzucone na bruk z tego lokalu. Mhm. Czy uzyskały te osoby, czy od spółki Jowisz, czy od ratusza jakąkolwiek pomoc? Czy pani ma taką wiedzę? No tego to nie wiem, przez kogo te osoby załatwiały, bo dwie osoby tam, mówię, tam gdzie były dzieci, dostali mieszkania z gminy, no więc być może, że spółka Jowisz im pomogła, ale tego nie wiem, to nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ale powiedziała pani o dwóch osobach, czyli no, jakiś niewielki procent. Niewielki, jest, tak? Niewielki. Rozumiem. Jeszcze chciałbym zapytać o kwestię tych remontów. Czy w pani ocenie, jak pani jeszcze mieszka w kamienicy i pani to obserwuje, czy są odpowiednie zabezpieczenia, jeżeli chodzi o te prace, czy nie ma? No raczej nie ma, dlatego że tak, no te okna, no tak sobie postawione w tych foliach, w każdej chwili można przez to okno wylecieć, te schody, takie jakieś tam papiery dali, można nogę skręcić bez przerwy, tam wożą windami, to, tamto, siamto, jakieś kable wiszą, no przecież można, niechcący zresztą, niechcący, prawda? Zaplątać się w te kable i no różnie bywa. A czy ktokolwiek, czy ma pani wiedzę, czy ktokolwiek poniósł jakiekolwiek szkody, ucierpiał, doznał jakiegoś wypadku, chociażby drobnego na skutek tego remontu? O proszę pana, mnie noga tam, ponieważ przy moich drzwiach wykuli jakąś tam niszę taką niezabezpieczoną, dzwonek wisi na jednym kablu, nie było, przez długi czas nie było, no specjalnie chyba wyłączone światło na klatkach, ja nie miałam u siebie światła, w związku z tym noga mi się obsunęła w tą niszę, no mało to nie złamałam nogi. Dobrze i tak naprawdę ostatnie moje pytanie, czy ma pani wiedzę na ten temat, jakoby ratusz przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej badał to postępowanie pod kątem tak zwanego spadku wakującego, bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę po panu Franciszku Sobolu w okresie powojennym, do lat 2000 w zasadzie, żaden spadkobierca się nie zgłosił. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę koncepcję spadku wakującego, gdyby to zostało właściwie sprawdzone i udowodnione, że tak było, jak mówię, to tak naprawdę Skarb Państwa z mocy prawa by tę nieruchomość nabył. Czy ma pani wiedzę, czy ktoś ten fakt może badał? Na pewno był badany z tego względu, że nie chciano oddać tej kamienicy, nie było zwrotowych tych historii przez długi czas. Dopiero jak pani Gronkiewicz-Walc weszła na stanowisko, no zaczęły się zwroty. Zresztą pani Gronkiewicz-Walc, kiedyś zresztą można otworzyć z telewizji, powiedziała: biedni w Śródmieściu mieszkać nie będą, będę dawała komu będę chciała. I tak poszła nasza kamienica. Ja nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan Mosiński. Proszę panią, to, że nie mieliście państwo wsparcia ze strony Miasta Stołecznego Warszawy, to już wiemy. Natomiast czy było kiedykolwiek spotkanie z panem Kawalcem, czy z panem Martyniakiem, żeby porozmawiać o sytuacji, jaka się, no, jaka powstała? Proszę pana, raz dostaliśmy pismo, że spółka zatrudniła prawnika, żebyśmy przyszli na to spotkanie. Ale ponieważ żeśmy przypuszczali, że będzie tylko to, kiedy się wyprowadzimy, no więc nie poszliśmy. Dziękuję bardzo. A czy pani zdaniem kamienica przy Nowogrodzkiej 6A to kamienica zaniedbana, zrujnowana? Była w normalnym stanie, tak jak jest bliźniak Nowogrodzka 6. No owszem, no można było odnowić front, czy tam, prawda, jakieś takie no, klatki schodowe, bo to rzeczywiście od 60 roku nie było odnawiane, więc można było taki delikatnie lifting zrobić, ale nie rozwalanie tego. Rozumiem. Pytam dlatego, że chciałem odczytać oświadczenie podpisane przez pana Kawalca i Martyniaka. Fragment. Tak. Przedmiotem działania Phoenix Group jest wyłącznie rewitalizacja zaniedbanych lub zrujnowanych historycznych budynków. Phoenix Group popiera wszelkie rozwiązania prawne, które doprowadzą do tego, że centrum miasta będzie dostępne dla wszystkich na równych warunkach.
Czy traktowani jesteście państwo na równych warunkach przez firmę Feniks? Ależ oczywiście, niech oni sobie żartów z nas nie robią, bo rozwalanie kamienicy, zresztą to odnowienie, ta elewacja, no w ogóle nie za bardzo spełnia te warunki, żeby to podniosło jakieś nawet walory wzrokowe, bo tak, niedokończona. Zrobiono tylko, zresztą przez pół roku, od połowy maja do połowy grudnia, bardzo dużo robotników było zatrudnionych, zrobiono front i zrobiono od podwórka. Tył i bok nie jest zrobiony, tu nie jest nic powykańczane przy tych oknach. W dodatku są różne przebarwienia tej kolorystyki, tej elewacji. Już są pęknięcia, już są odłamania, także to było nie za bardzo. Na przykład podam przykład, kamienica Nowogrodzka 7-9, trzech robotników przez miesiąc pięknie zrobiła elewację. A u nas no niestety to nie za bardzo wygląda. Dziękuję. Wspomniała pani, że informowaliście też również prokuraturę. Tak. W którym to było roku? Rok temu, 16 rok. I prokuratura umorzyła oczywiście. Umorzyła, ale teraz prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo. Znowiła. Tak. No na tamten czas trochę dziwi, że umorzyła, biorąc pod uwagę, jak już zeznała pani Goździewska przed przerwą, tak. Dewastacja budynku, hałas, tortury psychiczne, ograniczenie możliwości przemieszczania się, podwyżka czynszu znaczna, no to wszystko mieści się w tak zwanym stalkingu, który jest opisany w artykule 190a, paragraf 1 kodeksu karnego, a on obowiązuje od 2015 roku. Na to żeśmy się powołali, no ale jakoś prokuratura no, nie uznała tego. Nie uznała tego. Nie. Dziwne. Proszę panią, ostatnie pytanie. Wspomniała pani o tym, że kamienica powstała ze środków pochodzących z kredytu, który nie został spłacony. Tak. A czy może widziała pani dokument, z którego by to wynikało? Czy to jest tylko przekaz ustny? Przekaz ustny to jest, nie widziałam tych, no bo nie mamy, prawda, jako strona nie mamy wglądu do dokumentów. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie, pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo. Ja chciałem właśnie jeszcze dopytać o kilka rzeczy. Proszę powiedzieć, czy z informacji od pani mamy, od kogo ona wynajmowała ten lokal w tej kamienicy? No od właścicielki, tam była pani Alina Gnoińska, mama i ciocia wynajmowały i nie wiem właśnie, ponieważ no jak rodzice przyszli po wojnie, prawda, no oprócz żyrandola nic nie było, gołe ściany, mimo że mieli tam i papiery, i meble, i wszystko, więc nie wiem, czy te sklepy nie zostały kupione, tak jak mama mówiła, tylko że nie mamy na to dokumentów, że babcia dla dwóch swoich córek kupiła te sklepy, ale nie mamy dokumentów. Rozumiem, ale czy ma pan informację w takim razie? 36 roku. Kto budował tę kamienicę? Proszę pana, kamienica była budowana za cara, bo ja przejrzałam księgę hipoteczną, 1860 rok, przechodziła z rąk do rąk, bo tam były i tak po niemiecku i cyrulica, no w ogóle bardzo dużo właścicieli, jakoś sobie nie dawali rady z tą kamienicą, jedni drugim odsprzedawano, jakoś tak było, bo przeglądałam, rzeczywiście jest duża księga wieczysta. Rozumiem. Czy... Te osoby, które ubiegały się o zwrot tej kamienicy, to byli spadkobiercy tych osób przedwojennych właścicieli, czy właścicieli z 1945 roku? Proszę pana, nie znamy tych właścicieli. W ogóle dla nas to są obce nazwiska, ponieważ nie mamy wglądu jako strona do tych akt. No więc, no nie wiem, no bo tam bardzo dużo osób jest spoza Warszawy. I gdyby byli spadkobiercami, no to przynajmniej powinni przyjść, obejrzeć, prawda, tę kamienicę, a tam nikt nogi nie postawił, no więc to tacy spadkobiercy. A czy przy wydawaniu kamienicy w 2011 roku ktoś był z państwa, uczestniczył w tym, czy państwo wiedzieliście o tym? Nie, otrzymaliśmy tylko pismo z administracji, że w dniu następnym niesprzedane części nieruchomości przechodzą na rzecz 18 osób wyszczególnionych w piśmie. Decyzją pani prezydent numer 301. I to wszystko. I ci nowi właściciele spotykali się z państwem w jakiś sposób? Ale skąd tam? Jeden raz widziałam pana Rosińskiego i to wszystko, a tak to nikogo w ogóle w życiu nie widziałam. Nie tylko ja, tylko nikt. Tak przypuszczam.
Ale czy oni zawarli z wami nowe umowy? Czy... Ale skąd? Dostaliśmy pismo i to było wszystko. No, załatwili nas jak niewolników. Rozumiem. A proszę powiedzieć, te wszystkie kłopoty państwa tak naprawdę lokatorskie rozpoczęły się w którym roku? Czy to było już po... tuż po przekazaniu tym nowym właścicielom, czy w momencie, kiedy oni sprzedali kolejnym podmiotowi? No zaczęły się właśnie jak sprywatyzowano to, ale te największe kłopoty to zaczęły się od 13 roku, kiedy kamienicę przejęła, Jowisz przejął. Czyli kiedy ci byli spadkobiercy, czy spadkobiercy sprzedali firmie Jowisz w 2013 roku. Tak. I kiedy państwo złożyliście pierwsze zawiadomienie do prokuratury? Proszę pana, pierwsze, no o to nękanie, to wszystko było w roku 16. W 16. 16. A i prokuratura co państwo odpowiedziała? No najpierw umorzyła nam, zresztą tam jest chyba ze dwa postępowania w prokuraturze, bo jedna z sąsiadek, pani Mendel, złożyła i jeszcze jest ogólne nasze o to, co żeśmy napisali w pierwszym piśmie do prokuratury rejonowej. Bo przepis, który wprowadziliśmy jeszcze w 2000, chyba właśnie 14 czy na początku 15 roku, który wprost się odnosi do nękania czy utrudniania korzystania z lokali. Ja może go pani przypomnę, bo to myślę, że warto. To jest artykuł 190. Tak, myśmy się na to powołali. Mówi wyraźnie, odnosi się do osób, które no, mają utrudnione korzystanie z lokali. Czyli według państwa prokuratura nie zbadała sprawy dokładnie, czy prokuratura po prostu nie miała dowodów, czy państwo nie przedstawiliście dowodów? Co mogło być, co było powodem tego umorzenia? O, powodem umorzenia było to, że nikt nas nie szarpał ani nie bił. I to już jest 2016 rok. I państwo zaskarżyliście tę decyzję, rozumiem, tak? Zaraz się zastanawiam, chyba tak 16 czy 15, czy koniec 15 roku. Jakoś tak było. Rozumiem, ale państwo, bo pani była też... Tak, zaskarżyliśmy, bo nasz prawnik z Komitetu Obrony Praw Lokatora nie zgodził się z tym uzasadnieniem, że to nie ma przez oznaczeń, prawda, nękania, więc się nie zgodziliśmy, no i to poszło do prokuratury okręgowej, która uznała nękanie. Rozumiem. I co się dzieje dalej teraz? No na razie no, nie wiemy jeszcze, bo to jest w trakcie chyba tam postępowania. Ale proszę powiedzieć, bo to dość też istotne, czy prokuratura okręgowa, państwo odwołaliście się do sądu czy do prokuratury okręgowej? Do prokuratury okręgowej. Czy nie do sądu, tylko nie. Do prokuratury? Okay, nie. Dobrze. Proszę powiedzieć, czy pani składała do miasta po 2011 roku jakiś wniosek o nowy lokal? Nie, pani... nie składałam, bo uważam, że to mieszkanie jest moje i nie złożę tego wniosku. Ale nie chce pani innego mieszkania? Nie, nie chcę. Bo jestem tutaj no niestety związana, tu moje dzieciństwo, tu chodziłam do szkoły i tak dalej, tu moi rodzice, nie chcę po prostu. Rozumiem, ale uważa pani, że spełnia pani wszystkie kryteria, żeby uzyskać nowy lokal? Sprawdzała pani to? Proszę pana, no bo ja wiem, no nie wiem, no ludzie tak różnie mówią, no po pierwsze się obawiam, bo ludzie dostają takie różne te mieszkania, no przecież nie pójdę ani do piwnicy, albo nie wiadomo gdzie mieszkać, z jakiej racji. No ale to jeżeli, czy uważa pani, że miasto nie dopełniło jakichś przepisów zgodnych prawa, oddając tę kamienicę? Oczywiście, że nie spełniło, bo po pierwsze ta kamienica powinna dalej wrócić do Skarbu Państwa, bo jest przekazana no, niezupełnie z prawem. Ale czy ma pani jakieś konkretne zastrzeżenia co do procedury? No, w którym momencie, który urzędnik, kto nie, czego nie, się no dopełnia? Nie, aż tak to nie, no bo przecież po pierwsze nikt nam się tam w urzędzie nie będzie przedstawiał. I no, no jest tu szereg argumentów, które o tym świadczyły, że ona nie powinna, zresztą przez tyle lat nie chciano jej przekazać. No, ale były rozumiem, zastrzeżenia, państwo... były zastrzeżenia, no niestety. Dobrze. Dziękuję bardzo, nie mam więcej. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Sebastian Kaleta.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciał jedną kwestię sprecyzować, proszę świadka, bo pani mówiła o tej ostatniej podwyżce do 70 zł za metr kwadratowy wynajmu miesięcznie. Tak. Zakładając, że mieszkanie ma 100 metrów, to taki czynsz z mediami do 10 tysięcy może dojść. Natomiast pani powiedziała, że ma mniejsze mieszkanie. Tak. Czy pani chciałaby powiedzieć, jakiej wielkości pani ma mieszkanie i jaki to jest czynsz, biorąc pod uwagę tę stawkę 70 zł? No ja mam 37 metrów, to by wyszło po 70 zł. Właśnie jakoś 2700. No. Plus media, tylko 3000. A pani otrzymuje 1300 emerytur. Tak. Czyli krótko mówiąc, czynsz obecnie, gdyby pani musiała płacić, dwukrotnie przewyższałby wysokość tak pani jest. Emerytury. Tak. I chciałbym jeszcze wrócić do tego czasu, kiedy pani zamieszkiwała, można powiedzieć do pani dzieciństwa chciałbym wrócić, tak? Pani się urodziła w tej kamienicy i chciałbym zapytać o części remontów pani mówiła, że wymieniono media w latach 60., ale mówię takich, chciałbym zapytać takie bieżące sprawy, typu malowanie ścian, dbanie o ten lokal. Czy to pani rodzina dbała, czy to zawsze wszystkie czynności wykonywało miasto? Czy wy też jakiś tam swój wkład w remont tych lokali mieliście? No po wojnie, no to trzeba było czyścić te ściany ze 4 razy, bo kamienica się paliła, także to skrobanie tych ścian i tak dalej, prawda, wstawianie okien, drzwi i tak dalej. Oczywiście i to wszystko państwo robili? Tak, sami. Oczywiście, że przez ten cały czas, no to tak, no to przecież trzeba odnowić mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Ja ostatnio też odnawiałam kuchnię i... Wszystkie te remonty, takie drobne, pani sama wykonała. Wszystko tak, nawet ostatnio miałam taką sytuację, że no, woda mi się wylewała spod wanny. No to zadzwoniłam, prawda, do administratora, do firmy Modus, tak, na Ptasią i mówiłam, że mam taki problem. No proszę poczekać, zadzwonimy do spółki Jowisz. Spółka Jowisz odpowiedziała, że nie będzie płaciła za mnie, niech sobie robi same. No musiałam wziąć hydraulika, wymienił wszystkie części, zapłaciłam tam 670 zł, bo musiał wymienić części i tak dalej. I w związku z tym mam kolejne pytanie dotyczące, już pani częściowo o tym mówiła, ale tutaj też musimy być bardzo precyzyjni, więc chciałbym, żeby precyzyjnie ustalić, stwierdziła pani wcześniej, że kiedy decyzja reprywatyzacyjna została wydana, a potem następnie wydano nieruchomość, nie zjawił się w kamienicy żaden pracownik ratusza, nie. Poza administracją. Nie, nigdy się nie zjawił, nigdy. Czy kiedykolwiek, czy państwo jako mieszkańcy, czy którykolwiek z mieszkańców, nie mówię, że pani, ale czy pani ma wiedzę, że zgłaszano ratuszowi te wątpliwości dotyczące zarówno reprywatyzacji, jak i waszego statusu jako lokatorów? No powiedzmy, to były takie luźne rozmowy, bo jak chodziliśmy do gminy, do urzędników, no to nie byliśmy zadowoleni z tego. Właśnie mieliśmy pretensje, dlaczego nas oddaliście. Co wam odpowiadali urzędnicy? No, że będzie tak samo, że będzie bardzo dobrze. To nic nie znaczy, że właściciel prywatny i tak dalej. Będzie tak samo wspaniale, jak było. I czy zgadza się pani z tą opinią urzędników? No ale skąd? To się w ogóle mija, w ogóle ze wszystkim się mija. Czyli nie uzyskali państwo propozycji pomocy, ale dostaliście informację, że wszystko będzie dobrze. Tak. Chciałbym odwołać się do, może to będzie dla świadka trochę, można powiedzieć tak, mamy wiele słów przedstawicieli spółki, która kupiła państwa kamienicę i w związku z tym, że nie ma przedstawicieli, ciężko to skonfrontować bezpośrednio jakby tutaj na miejscu. Natomiast mamy zachowane takie wypowiedzi i jeden z przedstawicieli, właścicieli spółki, pan Kawalec, mówił w wywiadzie o lokatorach. Ja chciałbym zacytować tę wypowiedź i chciałbym, żeby pani się do tej wypowiedzi odniosła. Chodzi w zakresie właśnie tego, komu się należą mieszkania socjalne. Zwykle dzielą się lokatorzy na dwie kategorie. Jedni są ubodzy i faktycznie nie stać ich na mieszkanie. Im państwo powinno pomóc w zapewnieniu tej najbardziej podstawowej ludzkiej potrzeby. W wielu wypadkach tak się dzieje, wielu lokatorów opuszczających nasze kamienice otrzymuje od miasta komunalne lokale zastępcze albo socjalne. Takie lokale są przyznawane według kryterium dochodowego. Ludzie przechodzą weryfikację tego, ile zarabiają, czy na przykład posiadają inne mieszkania. Cała procedura jest stresująca, to aby uzyskać prawo do nowego loku, musi dojść do sądowego wyroku eksmisji. Tak stanowi polskie prawo. Dla faktycznie najuboższych są mieszkania zastępcze, w 99% w lepszym standardzie niż te, które opuszczają. Często dostajemy podziękowania od lokatorów, którzy dostali lokale zastępcze. Informują, że w sumie wyszło im to na dobre.
Czy słyszała Pani, żeby lokatorzy, którzy wyprowadzali się z Nowogrodzkiej 6A, kierowali podziękowania do spółki Fenix i informowali, że żyje im się teraz dzięki reprywatyzacji lepiej? Nie, nie słyszałam. I druga wypowiedź dotycząca innego typu lokatorów, bo jest drugi typ lokatorów, który potrafi bardzo głośno bronić swoich interesów. To ludzie, którzy nie mają szans na lokal socjalny, bo są całkiem majętni i tylko z powodu zaszłości historycznych mieszkają w zasobach komunalnych miasta. Dla niektórych jest to biznes życia, bo wynajmują mieszkanie od miasta na warunkach mocno preferencyjnych i podnajmują je dalej już na zasadach rynkowych. Są i takie sytuacje, że przydział lokalu był na dziadka, mieszka tam od dawna wnuczka czy kuzyn. Według szacunku władz Warszawy około 1/3 z mieszkańców lokali komunalnych nie powinno w nich mieszkać. W naszych kamienicach to około 50%. Czy w związku z powyższym, no jest, pan Kawalec mówi o 50% osób, które, jak tutaj cytuję jeszcze raz, są całkiem majętni, tylko z powodu zaszłości historycznych mieszkają w zasobach komunalnych miasta. Czy pani poczuwa się do której grupy lokatorów, których pan Kawalec opisuje? Proszę pana, z jakiej racji w ogóle pan Kawalec kupił tą kamienicę? Po to, żeby zyskać bardzo duże pieniądze na tej kamienicy, wyprowadzić wszystkich i brać po 20 tysięcy za metr? Z jakiej racji w ogóle ludzi nawet, no różnie jest z tymi mieszkaniami, które daje powiedzmy gmina czy tak dalej, i niech tutaj nie zasłania się, że ktoś jest bogaty czy biedny, nie musiał kupować tej kamienicy. Ale chodzi mi o jedną rzecz. Czy według pani wiedzy mieszkańcy Nowogrodzkiej 6A byli tak majętni, że mogli się przeprowadzić w inne miejsca? Bo taka teza jest postawiona. Przecież my jesteśmy normalnymi ludźmi. Każdy pracował, wiadomo jakie są pensje i tak dalej. No więc kto tu jest majętny? Dziękuję. To wszystko z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Rabi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko dwa takie krótkie pytania doprecyzowujące, żebyśmy jako komisja mieli pełny obraz i pełną jasność. Tak. Ilu osób, ilu rodzin dotknęła ta decyzja reprywatyzacyjna w Kamienicy? Bo pani tam długo mieszka i ma pełną wiedzę na ten temat. O ilu rodzinach mówimy? No to by było, proszę pana, jak było mieszkań, już mówię w mieszkaniach, tylko niektóre były podzielone tam, jak było mieszkań powiedzmy 28, powiedzmy, bo tak dokładnie nie wiem, bo były podziały też mieszkań, no to zostało nas w tej chwili 9 mieszkań. A co się stało z pozostałymi osobami? Czy udało się dostać mieszkania zastępcze, komunalne, czy trzeba było wykupić? Komunalne, wiem, że komunalne, dwie osoby były eksmitowane za niepłacenie. Poza tym, no chyba ktoś tam poszedł do rodziny, dwie osoby i tak dalej, no. O, coś takiego. Czyli każdy sobie jakoś tam radzi tam we własnym sobie, zakresie. No. I jeszcze jedna rzecz, bo to rzeczywiście się wydaje niepojęte. Czy w momencie, kiedy kamienica była zwracana, kiedy była oddawana, rzeczywiście nie odbyło się żadne spotkanie z przedstawicielami dzielnicy, ani żadne spotkanie z przedstawicielami Fenix Group, które tłumaczyłoby sytuację prawną, w której się państwo znaleźli, ten cały dramatyzm tej sytuacji, którą państwo no zostali w ogóle, postawieni? Skąd? Dla nas to było no takim szokiem, jak dostaliśmy te pismo z administracji. No jak to? Najpierw nam obiecano, że no będą wykupy, że sprawa jest w sądzie, że nie wiadomo jak się zakończy, proszę czekać. No nic, no dla nas to był taki szok, jakbyśmy z nieba spadli na ziemię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Adam Zieliński. Bardzo dziękuję. Mam jedno pytanie odnośnie tych czasów przeszłych, powojennych. Czy pani pamięta, czy ma pani wiedzę od swojej rodziny, od swoich rodziców, czy którykolwiek z tych osób, która jest wskazana jako prawowici właściciele, ówcześni czy obecni, ówcześni, była w posiadaniu tego budynku lub sprawiała wrażenie, jakby była w posiadaniu, władaniu tym budynkiem w latach 40., 50. Nie, proszę pana, ci przedwojenni właściciele, prawda, nie mieszkali tu nigdy, a tych to w ogóle jakieś obce nazwiska, no w ogóle nie wiem, czy związane z czym. Czyli po 45. roku nikt z lokatorów z państwa nie widział żadnej z tych osób, tak? Nie, nie. Proszę bardzo, pan Robert Krupiwnicki. Komu płacili pani rodzice czynsz w latach 40? Proszę pana, no to ciężko mi powiedzieć, dlatego że to była okupacja, to ja nie wiem, kto brał. Po wojnie, no po 45, 48, 49, czy no chyba mama, tato mówili, kto zbierał czynsze? Chyba wtedy, no to chyba nie wiem już, ponieważ dom już przeszedł na Skarb Państwa, no to chyba do administracji płacili. No. Późniejsze lata, to pamiętam, bo widziałam kwity, no ale powiedzmy, jak byłam niemowlakiem, no to trudno mi powiedzieć, komu płacić. Dziękuję uprzejmie. Czy strony mają
pytania. Proszę bardzo. Jeśli można, kilka pytań. Po paru rzeczach pani wspomniała. Tak. Chciałem zapytać jeszcze raz, czy to nazwisko Alina Gnoińska jest pani znane? Tak, znane mi jest. Mama często o niej mówiła. Czy pani Gnoińska w latach 50. administrowała domem? Wiem, że przychodziła tam, ale nie wiem, kto był tam wtedy administratorem, ale jak był już należała do Skarbu Państwa, no to trudno mi powiedzieć. Mówię o latach 40. i początku lat 50. No wie pan, no byłam dzieckiem wtedy, no to tak jakoś tak wiem, to nazwisko na pewno znam, bo mama często o niej mówiła, że to była właścicielka. Ale czy ona administrowała, trudno mi powiedzieć. Rozumiem, no bo już był Skarb Państwa, prawda? W 48. nie oddano kamienicy im. No, w 51. przejęto dopiero przez Skarb Państwa. Chciałbym zapytać, czy tak. pani pamięta, komu te pieniądze przekazywano? Jeszcze nie, kwestia. Tego to nie wiem, no byłam dzieckiem, nie wiem. Jasne. Czy pani znane jest nazwisko Krzysztof Sadowski? Czy pani wie, że to jest syn pani Gnoińskiej? No, nie wiem, być może. Czy być pani może. Wie, że ten pan Krzysztof Sadowski jest umieszczony w decyzji reprywatyzacyjnej jako bezpośredni spadkobierca? Nie, tego nie wiedziałam. Chciałbym zapytać o podwyżki czynszu. Tak. Pani powiedziała, że jeszcze gdy przed 2011 rokiem płaciła pani około 6 zł, dobrze zrozumiałem? Tak, tak. Do 2011 roku? Zaraz, jak to było? I jakie były te podwyżki później? Pana, w jakich latach, czy pani do pamięta? 2007 roku płaciliśmy 2 zł za metr. Później, jak prawda, pani Gronkiewicz weszła, no to podwyższyła 300%, czyli było 6 zł. I później już nie wiem, czy była, nie było. Później jak pan Rosiński, on niewielką podwyżkę nam zrobił, do 8,50, niedużo. Rozumiem. I dopiero wyższe podwyżki zaczęły się po 13 roku, tak, po przejęciu jest. Przez tak, firmę Feniks, tak? Tak, jasne. Proszę pani, pani powiedziała, pani mieszkała tam stale w latach 80. i 90. No nie, byłam, nie cały czas. Przychodziłam oczywiście, bo to moi rodzice, którzy wymagali opieki, byli chorzy i tak dalej, ale przez pewien czas tam nie mieszkałam. Czy pani znane są takie nazwiska Genowefa Stelmaszek, Marian Jonkaitis, Krystyna Pietruska czy Maria Gajęcka? Marian Jonkaitis mieszkał ze swoją żoną Rolską, prawda? Chyba Rolska, Rena Rolska. To nazwisko znam. Naprzeciwko nas mieli okna zresztą. Czy pani jest wiadome, czy pan Marian Jonkaitis wykupił od miasta to mieszkanie? Tak, wykupił. W jakim okresie? Tego to nie umiem tak dokładnie powiedzieć, ale wiem, że wykupił. Czy w tamtym czasie, kiedy pan Jonkaitis starał się o wykup, czy pani rodzice, czy nie wiem, kiedy zmarli, przepraszam, czy też 94 pani 94 i 7. Starała się, czy orientowała się pani, jak to wygląda? Chcieli wykupić, ale niestety nie udostępniono nam. Nie dano tego. Rozumiem. Chciałbym zapytać jeszcze jedną kwestię, która tutaj nie padła. Czy toczą się sprawy w sądzie dotyczące podwyżek? Tak, dwie sprawy się toczą. Mhm. Moja i pani Stanisławy Mendel. A jaką stawkę pani obecnie płaci realnie do administracji? Teraz płacę 25 zł, bo sąd na razie zawiesił, więc wychodzi mój czynsz 1133. Rozumiem. I to na razie to płacę. Cały czas regularnie pani? Tak jest, nie zalegam złotówki i nigdy w życiu nie zalegaliśmy złotówki. Proszę pani, czy pani widziała protokół przekazania nieruchomości między dzielnicą Śródmieście a tymi osobami, które w 2011 roku jako spadkobiercy odzyskali nieruchomość? Ale skąd? My jako, prawda, nie strona, to w ogóle nie mamy dostępu. Chcieliśmy, ale niestety nie widziałam żadnego protokołu. Dlatego mówię, nas przekazano pismem jak niewolników. Jeszcze jedno chciałem panią zapytać. Pani wspomniała, że zajrzała pani do ewidencji ludności, co do pani Marii Sobol. Tak. Czy jakie drugie imię tam było wskazane? Maria Eugenia Sobol. Czy tak w tej ewidencji było? Tak. Czy jest pani wiadome, od jakiej daty budynek jest wpisany do rejestru zabytków? Nie, tego dokładnie nie wiem, no ale chyba jak on ma... No ja widziałam księgę wieczystą, to był rok zabudowy 1860, ale od kiedy jest... Nie umiem powiedzieć.
Ponieważ ja mam decyzję z kwietnia 16 roku o wpisie do rejestru zabytków i zastanawiam się, czy może był jakiś wcześniejszy. Nie wiem, tego nie wiem. Rozumiem. Proszę powiedzieć, była pani pytana przez pana ministra Kondratko na temat interwencji u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. A czy u innych inspektorów nadzoru, czy urzędowego, wojewódzkiego inspektora zasięgaliście państwo prób pomocy? Nie, tu żeśmy ponaglili, powiedzmy, powiatowy inspektorat, żeby nam jednak odpowiedział, prawda, na te nasze zarzuty, jak ten remont wygląda okropnie. No, odpisano nam, że sprawa jest w toku, no ale nic więcej. Rozumiem. Jeszcze chciałbym zapytać, czy pani się orientuje, kiedy zapadła decyzja unieważniająca decyzję z lat 50. o odmowie przyznania spadkobiercom nieruchomości w budynku? Nie, tego też nie wiem. Czy pani wie, czy to wydał minister, czy z kolegium? Nie wiem, tego nie wiem. Rozumiem, że pani też nie będzie za bardzo wiedziała, jaki udział w tej nieruchomości miał pan Franciszek Sobol. Nie wiem. Dziękuję bardzo. To znaczy, było coś tam, ale nie umiem tego powiedzieć, nie. Dziękuję uprzejmie, to była jedna ósma. Jeszcze jedno pytanie, jakby pan pozwolił. Proszę panią, pani powiedziała, że miasto w żaden sposób nie pomogło pani, a później pani była łaskawa odpowiedzieć na pytanie pana Kropiwnickiego, że pani nie złożyła żadnego wniosku o pomoc, o lokal zamienny. To proszę powiedzieć, w jaki sposób miasto miało pani pomóc? Ale ja sobie nie życzę pomocy państwa. Ja mieszkam w tym lokalu i powiedzmy, no uważam, że... Czyli nie, że miasto nie pomogło, tylko że pani nie życzy. Nie zgłaszałam się po prostu. Nie zgłaszałam się. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Jeśli nie ma więcej pytań do świadka, to informuję, że zostanie sporządzony protokół z przesłuchania. Komisja, dziękuję bardzo świadkowi. Dziękuję bardzo. Świadek jest wolny, może opuścić salę. Poproszę o kolejnego świadka, panią Jolantę Stachurę. Uprzejmie. Dzień dobry, witamy świadka. Wskazuję, że w wezwaniu na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Tak. Pouczam świadka o treści artykułu 233, paragraf 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiała pani treść pouczenia? Tak, oczywiście. Dziękuję. Pouczam panią, że w tej chwili może pani złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chciałaby pani skorzystać z tego uprawnienia? Tak. Bardzo proszę. Ja mieszkam wraz z moją rodziną od 1981 roku w danej kamienicy i ponieważ zamieszkiwaliśmy razem z mężem i z dwójką dzieci w jednym pokoju, bo jest to mieszkanie wspólne, także mieszkaliśmy z mężem i z dwójką dzieci w jednym pokoju z dostępem do łazienki i WC, gdzie jest wspólny przedpokój, chcieliśmy to mieszkanie zamienić po prostu, żeby normalnie funkcjonować jako rodzina. Niestety w 1990-tych latach no, zgłaszaliśmy tą sprawę do Urzędu Miasta. Niestety Urząd Miasta, Urząd Dzielnicy odpowiedział nam, że są roszczenia do kamienicy, więc w zasadzie na razie musimy zawiesić jakiekolwiek tutaj prośby. I żeśmy się na razie nie starali. No, mówiono nam, że jakoś się ta sprawa wyjaśni i wtedy możemy ewentualnie takie podanie składać do Urzędu Dzielnicy. W międzyczasie no, rozstałam się z mężem, w tej chwili mieszkam razem z córką. Warunki są, no, powiedziałabym, okropne, bo z chwilą przejęcia kamienicy przez firmę Jowisz no, pogorszył się bardzo stan techniczny lokalu. Jest po prostu fatalny. Ja nie pamiętam przez tyle lat mieszkania, żeby tak wyglądało w ogóle pomieszczenia, które zajmuję. Dwukrotnie pomieszczenia były zalewane przez firmę, która remontuje kamienice. Popękane są ściany,
Pęknięte są sufity, stropy sufitowe są popękane. Tamtędy przelatuje woda, które no, jakieś wylewki robi firma, więc przelatuje tamtędy woda. W łazience powstał grzyb, który no, po prostu narasta. Jest to warunki w ogóle nie, no, nie do egzystencji. Poza tym u nas w lokalu, ponieważ jest to lokal wspólny, wprowadzono człowieka, który pracuje na budowie, chociaż nie na tej, ale na innej, ale człowieka, który jest pracownikiem firmy Jowisz i który mieszka razem z nami w jednym z pustostanów, które się znajdują w tym lokalu. Poza tym, wie pan, postawiono rusztowania, bo robiono elewację budynku robiono, postawiono rusztowania bez jakiekolwiek zabezpieczenia, więc nocą różni ludzie, nie wiem, bo byli to młodzi jacyś ludzie, nie wiem czy dla żartu, czy nie dla żartu, ale po prostu wchodzili te rusztowania, patrzyli nam przez okna. Myśmy z córką bardzo się bały, że no po prostu ktoś wejdzie, czy nawet przez przypadek, czy nawet no, no jakaś postronna osoba, czy nawet jakiś złodziej, no bo to trudno nawet powiedzieć, kto może w takich warunkach no, być. Nie było to żadnych, myśmy mówili, że w firmie, że no, jakieś zabezpieczenia by się przydały, no to w ostatnim momencie, w ostatnich etapach zakończenia tych prac elewacyjnych, no odstawiono taką siatką, obmurowano, ale no ja mówię, było to no bardzo zagrożenie, myśmy się bardzo bały, że no po prostu ktoś wejdzie przez okno. Drugą stroną właśnie no jest ten przedstawiciel, który no mieszka razem z nami i no to troszeczkę tak jest takie no troszeczkę męczące, no my jesteśmy dwie kobiety, to jest pan, no, no nie jest to takie. Poza tym, no, my nie mamy korespondencji. W ogóle nie przychodzi do nas żadna korespondencja, nawet w skrzynce pocztowej ulotek nie mamy. Także nawet jakiekolwiek pismo, czy by przyszło, po prostu nie dostajemy go do ręki. No, nie mamy takiego, nawet własnej korespondencji z gazowni czy z elektrowni. Nie mamy żadnej korespondencji, nie wiem kto wyjmuje, myśmy już zgłaszali ten problem. Ale pani, która administruje, powiedziała, że no nie wiem, no, no, no nic nie może w tej sprawie zrobić. Poza tym, no mówię, ten stan techniczny lokalu no jest bardzo zły, no bardzo zły. Jest przewiercone, są dziury porobione w ścianach, przewiercony jest sufit, no o tym zalany jest. No po prostu nie da się mieszkać, po prostu się nie da mieszkać. Prace remontowe też polegały na tym, że no ja nie czułam się ani bezpiecznie, bo młoty pneumatyczne chodziły prawie całe lato, młoty pneumatyczne chodziły mi nad głową, więc były takie wibrania, że ja po prostu nawet nie mogłam siedzieć w mieszkaniu, bo się wszystko trzęsło, był hałas, był pył, kurz, to no było bardzo takie no, no stresujące dla nas, myśl, ja po prostu wychodziłam, bo no nie mogłam w tym domu mieszkać. Co jeszcze? No te pomieszczenia, dlatego że mamy tą łazienkę, wszystkie prace wykonujemy w łazience, no bo nie mamy kuchni, więc wszystkie prace, czy to jest zmywanie, czy to jest pranie, czy to jest, są jakieś czy mycie, no to wykonujemy w łazience i w tej chwili, kiedy tam narastał grzyb, narasta grzyb, no to jest to po prostu no, bardzo uciążliwe. Złożyliśmy podanie do urzędu dzielnicy o mieszkanie, ale do tej pory żeśmy żadnej odpowiedzi nie otrzymali. Ja bym po prostu tylko chciała godnie żyć i o nic więcej nie proszę, no bo ja już nie mam siły nawet walczyć z kimkolwiek i z czymkolwiek i chciałabym normalnie po prostu żyć. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę świadka, jakby świadek był uprzejmy opisać, jak świadka życie wyglądało przed reprywatyzacją i jak po reprywatyzacji? Panie przewodniczący, myśmy mieszkali, tu była, że powiedzmy, był to lokal wspólny, mieszkały tam trzy rodziny. I myśmy mieszkali naprawdę bardzo zgodnie. Było na czysto, posprzątane, nie było żadnego problemu z jakąkolwiek sytuacją, było odmalowywane, było sprzątane, nie było problemu. Rozumiem.
porę prywatyzacji wszystko się porę zmieniło? Porę prywatyzacji bardzo się zmieniło. Ostatni lokator zmarł w 2013 roku, który też mieszkał z nami i od tej pory już jesteśmy same we dwie w tym lokalu. Rozumiem. A czynsz przed reprywatyzacją i po reprywatyzacji? Ponieważ było to lokale wspólne, zawsze żeśmy mieli jakąś obniżkę czynszu. Dochodziło to do 27% nawet obniżki czynszu. Czyli mniej więcej, może świadek pamięta, ile przed reprywatyzacją, jaką kwotę czynszu? Ja płaciłam około 360 zł, a w tej chwili bym musiała zapłacić za sam czynsz 2600. Rozumiem, rozumiem, czyli to jest ileś 500%. No tak, tak, rozumiem. Jeszcze, jeżeli mogę świadka zapytać, czy świadkowi ktoś proponował pieniądze za to, że świadek się wyprowadzi z tego mieszkania? Tak, była to ustna, przyszedł pan, nawet dokładnie nie wiem, czy to firmy Jowisz, czy Feniks, przyszedł i zaproponował 2000 za to, żebyśmy się stąd wynieśli, ale no myśmy tej propozycji no nie przyjęli, bo ja nie mam gdzie. A na jakiej podstawie prawnej, czy może świadek wie, proponował taką, przedstawił taką propozycję? Nie, czy mówił? Powiedział tylko, że mieszkania mają być sprzedane i czyli do ręki chciał dać 2000, tak? A pamięta świadek, kiedy to było i kto to był? Nie pamiętam już w tej chwili nazwiska, ale to było jakiś rok temu, mniej więcej rok temu. Mhm, rozumiem. A dlaczego to wszystko państwa spotyka w państwa opinii? Jaki jest cel tych wszystkich działań w państwa opinii? Z tego, co ja, no, na mój rozum, to po prostu chodzi o to, żebyśmy się wyprowadzili z tej kamienicy i nic więcej. To nie są jakieś działania na naszą korzyść, czy to, żebyśmy tutaj zostali. Absolutnie nie, bo my jesteśmy za biedni na to, żeby płacić czynsz w kamienicy prywatnej. Czy w zimie wyważano okna? W zimie nie wyważano okna, ale było u mnie włamanie do lokalu. W lutym tego roku było włamanie do lokalu. Przyjechała policja, stwierdziła ten fakt, że to jest rzeczywiście włamanie, ale po 2 tygodniach została sprawa umorzona. Rozumiem. Czy zalewano lokale? Tak, 2 razy u mnie zalano lokal. A u innych lokatorów? Też, nawet wczoraj u jednego z lokatorów zalano mieszkanie. Do której godziny prowadzone są remonty? Proszę pana, wczoraj do godziny było, już po 10 było, że betoniarka chodziła, czy tam jakaś właśnie taka firma, że prowadzono prace budowlane. Do której godziny? Do dziś po 10 było już, 10:15 chyba było więcej. Rozumiem. A czy jakieś, czy świadek ma wiedzę o jakichś innych formach nękania w stosunku do innych lokatorów, oprócz tego, co świadek mówiła? To wiem, że nachodzono różnych ludzi, że nachodzono sąsiadki, że ich śledzono. No, moją córkę też śledzono. No, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to rzeczywiście było ktoś z firmy, czy nie, ale wiem, że no, córka uprawia sport, biegała i przez pewien okres czasu no, ktoś za nią też chodził i ktoś za nią śledził. Jak odwróciła się, powiedzmy, i powiedziała, że zgłosi to do prokuratury, sytuacja się skończyła, także no nie wiem, czy akurat to jest to, czy ktoś inny. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, czy akurat to było przyczyną. Rozumiem. A telefony w nocy u świadka bądź u innych lokatorów, świadek ma wiedzę? Świadek ma wiedzę. Jakieś inne formy nękania u świadka bądź u innych? Raczej nie. Rozumiem. Czyli mieszkało, ze zeznania poprzedniego świadka wynika, że mieszkało tam blisko 90 osób w tej kamienicy przy Nowogrodzkiej, tak. Przy Nowogrodzkiej 6A. I ja rozumiem, że świadek potwierdza to, co mówił poprzedni świadek, być może nie, że 70 osób nie wytrzymało tego nękania tak. Tylko państwo zostaliście, tak. Jeszcze jakoś, tak. jakoś próbujecie. Jakoś się trzymamy jeszcze. Rozumiem. Czy zgłaszaliście, albo świadek ma wiedzę, czy kiedykolwiek zgłaszaliście te problemy do Urzędu Miasta po reprywatyzacji, te problemy, które się pojawiły po reprywatyzacji? Wiem, że tutaj sąsiadka, no wspólnie żeśmy działali i sąsiadka zgłaszała tą sprawę do NIK-u, a NIK przesłał to do pana Bartelskiego, do Urzędu Miasta. Czyli te problemy tak trwają od 2011 roku? 11 roku. Czyli to 6 lat. I czy tak. Od tego czasu ktoś się państwem zainteresował, nie. Z Urzędu Miasta państwa problemami? Nie, no ja mówię, że ja w marcu składałam wszystkie dokumenty o przydział mieszkania i do tej pory nie mam żadnej decyzji.
Czyli nie mieliście Państwo od nikogo pomocy. Czy Pani ocenie, czy w świadka ocenie, te wszystkie remonty to są prawdziwe remonty, czy to są tak zwane remonty po to, żeby oczyścić kamienicę? No nie wydają mi się, że to prawdziwe remonty, bo naprawdę jest zwalone jest wszystko. To jest pył, kurz, brud. U mnie ostatnio spadł element dekoracyjny z sufitu, także nie wiem, czy to jest akurat no, działanie. Czyli to zagraża bezpieczeństwu w ogóle użytkowania tego lokalu? No, była inspekcja z Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego teraz we wrześniu i stwierdziła bardzo zły stan techniczny lokalu. Rozumiem. A jeszcze, czy to do Państwa, do mieszkania, w którym świadek mieszka, wprowadzono pracownika spółki Fenix? Tak. I czy w ocenie świadka zrobiono to celowo, żeby wywrzeć na świadka presję, czy nie? Czy jest to przypadek? Mi się wydaje, że tak, bo na początku chciano od nas klucze. Klucze oczywiście otrzymała spółka, bo jest to mieszkanie, no ja mówię, wspólne, część tych pomieszczeń jest no, firmy Jowisz, no bo nie, my tylko część zajmujemy tego lokalu, więc dostali klucze i jakieś tam no, 2 tygodnie później wprowadzono tego pana. Rozumiem. Ja dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Takie pytanie do świadka. Proszę opisać dokładnie te roboty, które tam są wykonywane w budynku. Proszę pana, no z tego co ja widzę, to były zerwane wszystko. Były zerwane podłogi, które mamy no, ułożone, no, to były stare podłogi. Były zerwane, te podłogi służyły swego czasu jako podpory pod belki, które podtrzymywały stropy w bramie, bo no, osobiście widziałam, że część właśnie takich kwadratów z tych były, jak służyły jako podpory. Wszystkie elementy dekoracyjne zostały no, zniszczone, po prostu skute młotami. Czy te prace budowlane są zabezpieczane w jakiś sposób? Nie, absolutnie nie są zabezpieczane. Czy Państwo wskutek tych prac czujecie się zagrożeni? Oczywiście, że tak, bo ja mówię, no nam spadł, no, spadł element dekoracyjny. Ja mam pęknięty na całej szerokości w pokoju sufit. Na całej szerokości, tamtędy robili wylewkę na górze, leciała cała woda, nie wiem, zmieszana z jakimś tam, po prostu leciała mi do pokoju. Czy te prace budowlane doprowadziły do polepszenia czy do pogorszenia? Raczej do pogorszenia. Ja mówię, ja nie pamiętam stanu mojego mieszkania, a mieszkam tam już 30 parę lat. Czy teraz stan tego mieszkania jest zły? Tak. Tak. Zgłaszaliście Państwo te kwestie do nadzoru budowlanego? Tak, tak właśnie. Nadzór budowlany we wrześniu tutaj wydał taką opinię. Była komisja z nadzoru budowlanego. Czy pani była odwiedzana przez pracowników spółki Jowisz lub grupy Fenix? Tak. Tak, właśnie proponowali nam pieniądze, ale no, kiedy się państwo wyprowadzicie? To było tylko jeden temat rozmowy, kiedy się państwo wyprowadzicie. Jaka była częstotliwość tych odwiedzin, tak to nazwijmy w cudzysłowie? Na początku to było bardzo, przychodził przedstawiciel pan Jotko chyba, bonoć już nie pamiętam dokładnie, przychodził dość często i pytał się, czy się państwo wyprowadzacie, czy nie. I to było grzeczne, czy to było niegrzeczne? To raczej no grzeczne, nie było to w jakiejś formie takiej zastraszania, ale taki kontekst był, że no jak się państwo nie wyprowadzicie, no to... To co? No to będziecie bezdomni, po prostu. Tak powiedział? Prawie, że tak powiedział, po prostu w domyśle. Ja nie mówię, że tak powiedział, po prostu w domyśle. Czyli najpierw rozumiem propozycja materialna, że państwo dostaniecie tak pieniążki. Jaka to kwota mniej więcej? 2000 zł. I to za wyprowadzkę państwu zaproponowano, tak? Tak, za wyprowadzenie się. I za te 2000 zł państwo mieliście sobie zorganizować w Warszawie mieszkanie, tak? A w sytuacji, gdy państwo, mam to tak rozumieć, gdy państwo nie przyjęlibyście tą propozycję, no to w zasadzie podprogowo niejako taka sugestia, nacisk, tak, że... No, że w zasadzie zostaniemy no bezdomni. Mhm. Proszę mi powiedzieć tak, czy to zagrzebienie, które może mieć wpływ na stan zdrowia osób, które zamieszkują w lokalu,
powstało wskutek tych robót, które były wykonywane? Tak, ponieważ to było dwukrotnie zalane i jest bardzo zimno. W zeszłej zimy było ono bardzo zimno, ja miałam 13 stopni w mieszkaniu w zimę. To sobie pan wyobraża, jak było zimno. W łazience w ogóle nie ma, nawet w tej chwili nie ma ogrzewania, więc ten grzyb narasta. Jest mokro, no bo wiadomo, w łazience wszystkie rzeczy się wykonuje. 13 stopni. 13 stopni ciepła. W zimie. A proszę mi powiedzieć jeszcze, tam była poruszana kwestia w przypadku poprzedniego świadka, o kwestia pustostanów. Jeśli chodzi o pustostany, potwierdza pani również, że takie pustostany są, znajdują się w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 6? Pustostanów jest w tej chwili dużo, dlatego że ludzie się już po prostu wyprowadzili z kamienicy. My zostaliśmy jedni na piętrze, jest to jeden my w ogóle byliśmy jedną rodziną, która miała mieszkanie wspólne. Poza tym wszystkie lokale były lokalami samodzielnymi. Czy te pustostany mają wpływ na obniżenie, zdaniem świadka, temperatury w lokalach? Tak, oczywiście, no bo jest granicze i z bramą, która jest nieocieplana. Zewnętrznie tak samo jest od ulicy budynek, więc z każdej strony mi wieje. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł Lisiecki. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę świadka, zacytuję świadkowi pewne zeznania. W okresie od połowy sierpnia do końca września 2016 roku w moim mieszkaniu pojawił się pan Jotko, przedstawiciel spółki Jowisz, który zaraz po wejściu do mieszkania pytał się, kiedy się wyprowadzamy, gdyż spółka chce sprzedać nasze mieszkania. Wypowiadał to normalnym tonem, nie sprawiał wrażenia, jakby krzyczał. Był lekko zdenerwowany, to było takie moje odczucie. Pan ten przyniósł kwestionariusz osobowy i chciał wyłudzić moje dane osobowe, typu kto mieszka, jaki wykonuje zawód, czy ktoś jest chory, nawet chciał zaświadczenie o stanie zdrowia mojej córki. Czy w pani przypadku też coś takiego miało tak, miejsce? Tak, to było właśnie w moim przypadku. Nawet zaproponował, żebyśmy po prostu poszli do jakiegoś lekarza, i wzięli takie zaświadczenie, co ja powiedziałam, że niestety, no niestety nie pójdę, bo jest to karalne, ja nie będę wyłudzała żadnych zaświadczeń. Czyli on nakłaniał panią do wyłudzenia zaświadczenia od lekarza? Tak, tak, tak. A po co mu to było? Nie wiem. Rzekomo do jakiegoś, rzekomo do tego, abyśmy dostali mieszkanie z gminy. A czy ma pani informację, jakoby ten pracownik miał jakieś kontakty w urzędzie dzielnicy bądź w mieście stołecznym Warszawa, tak aby załatwiać mieszkania? Nie, nie. Nie ma pani informacji, rozumiem. Jakie formy kontaktu były ze strony firmy Jowisz z panią bądź z pani córką? No nie wiem, przychodził, tak? A czy dzwonił? Przychodził, tak. Nie, nie dzwonił, nie dzwonił, nie dzwonił. Przychodził po prostu. A jakie działania podejmowała spółka Jowisz względem mieszkańców budynku przy Nowogrodzkiej 6A w celu wyprowadzenia, żeby ci ludzie się wyprowadzili, żebyście państwo opuścili te lokale? No to właśnie ten głównym to chyba jest ten remont całego budynku, który zagraża naszemu i zdrowiu i w ogóle życiu. Bo ja nie wiem, czy kiedy się sufit oberwie, kiedy się następny element oberwie, czy nie zaleją mnie tak, że ja po prostu wpadnę, bo mam ruchome podłogi w lokalu, zapada się ta podłoga, więc ja... No to... A jeżeli chodzi o podwyżkę czynszu, to otrzymała pani taką podwyżkę? Tak, do 70 zł za metr kwadratowy. W tej chwili no nie płacę, płacę 32 zł za metr kwadratowy. To jest 3/4 mojej emerytury. Czyli mam rozumieć, działania wyglądały w ten sposób. Próba jakby doprowadzenia do tego, żebyście państwo opuścili lokale poprzez z jednej strony podwyżkę czynszu, tak, oraz poprzez prace uciążliwe. Remontowe. Te remontowe, tak? Tak, tak. Czy straszono panią eksmisją? Nie. A jak argumentowano to, że pani powinna opuścić lokal? Że spółka chce te mieszkania po prostu sprzedać na wolnym rynku. I... A jak często pracownicy firmy Jowisz przychodzili do państwa? No na początku to było no dość często, a potem już w ogóle no, raczej nie było kontaktów takich. Z tego co wiem, to po wojnie budynek był jeszcze wyposażony w piece grzewcze, najprawdopodobniej tak, kaflowe. A kiedy zostało założone centralne ogrzewanie? Proszę pana, nie pamiętam, chociaż mieszkała tam moja babcia.
Wiem, że ja przychodziłam do babci, jak żeśmy już... No, po prostu z takich względów, że była to rodzina, przychodziła. Pamiętam, że była jeszcze kuchnia, zwyczajnie kuchnia na węgiel, opalana węglem. Czy ma pani jakieś informacje dotyczące próby wyważenia drzwi do lokalu, do jednego z lokali 23 listopada 2016 roku w państwa budynku? Nie, w tej... Nie. Wiem, że taka sytuacja była, bo sąsiadka mówiła, ale no nie nic będę... Pani więcej nie wie. Czy w budynku Nowogrodzka 6 zostały zainstalowane kamery? Nie wiem. Czy państwo prosiliście pracowników spółki Jowisz o załatwianie spraw lokalowych w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście? Dawaliście jakieś pełnomocnictwa? Nie, nie prosiliśmy. Oni sami wychodzili z taką inicjatywą, że proszę tylko złożyć pismo do Urzędu Dzielnicy o mieszkanie, a my resztę za państwa załatwimy. Załatwią za państwa? Tak. Pani miała umowę z miastem stołecznym Warszawa. Tak. Kiedy była podpisana ta umowa? W 1981 roku dziś sprowadziłam. Czy w jakikolwiek sposób godziła się pani na cesję tej umowy, żeby stroną umowy nie było miasto stołeczne Warszawa, a osoba... Nie godziła się. Nie, w dalszym ciągu jestem lokatorem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Jest w tej umowie miasto stołeczne Warszawa jako podmiot. Czy w jakikolwiek sposób spółka Jowisz próbowała tę umowę, znaczy treść tej umowy, albo kopię, albo fotokopię od pani uzyskać? Tak, próbowali od nas otrzymać umowy najmu, które mieliśmy z Urzędem Miasta Warszawy, ale no, ja nie dałam takiego dokumentu. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Bartłomiej Opoliński. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jakby pani zechciała powiedzieć, bo wspomniała pani o tym, że informowaliście państwo różne organy o tych działaniach, które mają miejsce, między innymi Miejski Ratusz, Urząd Dzielnicy, i czy z jakiegokolwiek organu była, może nawet nie pomoc, ale jakaś odpowiedź zwrotna? Nie przypominam sobie. Czyli tak naprawdę... Zawsze odpowiedź była taka, że w zasadzie nic się nie dzieje. Aha, czyli pomimo tego, że kamienica jest rujnowana, że państwo jesteście wyrzucani na bruk, to nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Nikt nie dostrzega tutaj żadnej nieprawidłowości. Wiem, że na jakiś czas po naszej interwencji inspekcja budowlana wstrzymała pierwsze prace remontowe, które spółka wykonywała, a tak to. A jeżeli ocenia pani stan kamienicy, jeżeli by pani zechciała ocenić na czas przed dokonaniem reprywatyzacji, czyli przed rokiem 2009, przed rokiem 2011, kiedy trafiła ta kamienica w ręce prywatne, to czy była ona w takim stanie, że był rzeczywiście jakiś remont potrzebny, czy tam się dało normalnie funkcjonować? Nie, normalnie się żyło, było zrobione przed, no już dawniej, może nie tak dawno, nie pamiętam, w którym roku było zrobione pokrycie dachowe, dach był zmieniany. Żyło się normalnie, nie było, od czasu do czasu klatki schodowe były odnawiane, było czysto, bo dozorca dbał o to, żeby było czysto, były na klatkach światło, także normalnie mieszkało się jak w normalnym mieszkaniu. A gdyby skonfrontować to, o czym pani powiedziała, z obecnym stanem kamienicy, to jaka jest różnica? No to jest olbrzymia różnica, bo wyłożone są klatki schodowe, są wyłożone papierem, na którym jest brud, kurz, chodzi się po tych, bo robotnicy przenoszą jakieś tam swoje własne materiały budowlane, więc to się wszystko pyli, kurzy. No, klatki są zrujnowane, po prostu są dziury w klatkach, bo są wykute dziury na jakieś rury, na przewody wystają, wiszą po prostu na klatkach schodowych. A czy budynek jest odpowiednio zabezpieczony, jeżeli chodzi o prace remontowe? Ostatnio to nawet tablica informacyjna, która prowadzi budowę, została połamana i zniszczona. Czyli tak naprawdę jeden z podstawowych elementów każdego placu budowy, w tej chwili go nie ma nawet, nie prawda? Ma. Dobrze. Wspomniała pani o tym, że w
pani lokalu, w lokalu, w którym mieszka pani i pani córka, jeszcze ktoś mieszka, tak? Ale to dosłownie... Nie, mieszkał do 2013 roku mieszkał. Ale powiedziała pani o jakimś pracowniku, tak? Teraz. A teraz w tej chwili tak mieszka pracownik firmy, która remontuje. Chociaż tutaj nie pracuje na naszej budowie, tylko na innej, ale jest pracownikiem tej firmy. A gdzie on dokładnie przebywa? W tym samym lokalu, w którym panie mieszkacie? Tak, bo to jest wspólny korytarz. Ze wspólnego korytarza są dwa pokoje. Ja tylko zajmuję jeden pokój, a są dwa pokoje wolne. I w jednym z tych wolnych pokoi zajmuje ten pan. Czyli teoretycznie jakby chciał, to może w każdej chwili do pani też wejść. Tak. A czy są jakieś inne pomieszczenia w tym budynku, gdzie można by było go osiedlić? Oczywiście, powiedzmy? Że tak, bo jest no masa pustostanów. Rozumiem, dobrze. Wspomniała pani o tym, że uzyskała pani czy ktoś z innych lokatorów informację, złóżcie mniej więcej o tej treści, złóżcie państwo wniosek o lokal socjalny, a my wam pomożemy, czyli spółka Jowisz państwu pomoże. Czy dało się odczuć, jakoby Jowisz miał, no, powiem bardzo kolokwialnie, jakieś wtyki w ratuszu? Tak. Można było tak? Tak. A czy rzeczywiście taka pomoc została udzielona, czy wedle pani wiedzy ktoś uzyskał mieszkania socjalne? I nie ewentualnie jaki to był nie procent? Nie wiem tego. Wiem tylko, że lokatorzy, którzy się wyprowadzali, no bo nie ze wszystkimi miałam kontakt, mam kontakt, no to były osoby, które dostały mieszkanie ze względu na to, że były dzieci małe. Czy ta kamienica przy ulicy Nowogrodzkiej 6A to jest obiekt zabytkowy? Tak. A czy ma pani jakieś informacje, czy może widziała pani dokumenty, jakoby konserwator zabytków wyraził zgodę na takie prace remontowe, akceptował, to miał w ogóle wiedzę na ten temat? Nie widziałam takiego dokumentu. Ponieważ my nie jesteśmy w ogóle w żadnym z takich z tych stron, więc żadnych takich dokumentów my nie dostajemy. Nawet nie mamy informacji, nikt nas nie informuje o tym, że coś takiego istnieje. My się ewentualnie dowiadujemy no, z internetu, powiedzmy, że jest kamienica zabytkiem i nic więcej. Czyli tak naprawdę trudno jest państwu zdefiniować sytuację, nikt w żaden sposób państwa nie informuje, nie pomaga, taki stan można powiedzieć zawieszenia, bo tak. Nie jesteście państwo już w lokalu należącym do ratusza i tak naprawdę, czy ma pani w ogóle wiedzę, kto jest właścicielem lokalu, komu trzeba płacić czynsz? Oczywiście dokładnie. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie, pan Robert Krypiwnicki. Dziękuję bardzo. A chciałem dopytać, bo kontynuując troszkę ten wątek, o którym mówił pan Opaliński przed chwilą, rozumiem, że pani jak wprowadziła się do tego mieszkania, to on już od zawsze był to lokal, że trzy rodziny mieszkały na wspólnym korytarzu, tak? Tak, tak. Czyli to państwo od zawsze mieliście wspólną kuchnię, wspólną łazienkę, tak? Czy... Nie, moment. Wspólnej kuchni nie mamy, ja w ogóle nie mam kuchni. Ja w ogóle nie mam kuchni, ja mam tylko zajmuję jeden pokój w tym lokalu. Rozumiem, czyli macie nie państwo... Nie mam kuchni, ja mam tylko, jest wspólny przedpokój i są trzy pokoje, w tym jedna, no kuchnia. Jeden pokój właśnie jest, ja mam tylko dostęp do jednego pokoju, jest do, z używalnością WC i łazienki i wspólny przedpokój. I pozostali też tak, czy pozostałe to są dwa pokoje jeszcze w tym korytarzu, też tak? Tak. Rozumiem. I to po wojnie zostało tak przerobione, wcześniej tak, to było jedno mieszkanie, rozumiem. Nie wiem jak to było, wiem, że ja już, moja tu babcia mieszkała, to już mieszkała właśnie, były trzy rodziny mieszkały w tym lokalu. Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy pani składała jakiś wniosek do prokuratury w sprawie nękania? Tak, żeśmy wszyscy mieszkańcy, żeśmy składali wniosek do prokuratury o nękanie. I kiedy to było? To było zaraz w 2011 roku. W 2011 roku. Czyli chyba. Zaraz... Chyba tak. W 2011 czy w 2013? W 2013 chyba, tak, przepraszam, w 2013. A jakie są losy tego wniosku? Pierwszy wniosek został odrzucony, że odpisano nam, że nic się nie dzieje. Myśmy skłożyli zażalenie do tego wniosku i ten wniosek został przyjęty. I co się dalej dzieje? Na razie jest sprawa w zawieszeniu, nie wiemy nic dalej, co dalej. Czy już kilka lat właściwie to w prokuraturze? Raczej tak. Ale jesteście państwo wzywani, przesłuchują kogoś? Byliśmy, wszyscy lokatorzy byli przesłuchiwani przez prokuraturę.
Kiedy to było? Proszę pana, już dokładnie nie pamiętam, ale to było... No nie pamiętam, nie jestem w stanie panu powiedzieć, ale to było gdzieś na początku tego roku. Rozumiem, czyli w 2017. No bo to wychodziło na to, że prokuratura jednak już miała czas na to, żeby zająć stanowisko, jeżeli... A to jest teraz tak światły nadzór nad prokuraturą, to powinna jednak prokuratura podjąć działania, a tym bardziej, że jest ewidentny przepis z kodeksu karnego, który dotyczy nękania lokatorów. Ale czy piszecie państwo jakieś ponaglenia do prokuratury? To ta światła prokuratura jednak teraz przesłuchała, a ta właśnie bardziej światła to nawet nie przesłuchała. Znaczy, ale proszę zobaczyć, że oświecona, przepraszam. Ta najświetlejsza, była uprzejma umorzyć, najświetlejsza obiecywała, że będzie działać błyskawicznie i wszystkich od razu będzie skazywać. Nic takiego nie wiem o błyskawicznym działaniu. No ale, panie przewodniczący, dziękuję. Ale jak pan próbuje udowodnić wyższość umorzenia nad przesłuchiwaniem, to obawiam się, że to się nie uda. Nie chcę nic udowadniać, chcę tylko... Ale proszę próbować, żeby to są zajęcia z logiki. Panie przewodniczący. Dobrze, idźmy do pytania. Dziękuję bardzo. Chciałbym jednak mieć możliwość zadawania pytań pani. Czy państwo w jakiś sposób próbujecie, czy próbowaliście przyspieszyć działań w prokuraturze, czy piszecie jakieś wnioski o zajęcie się? Nie. Okay. Proszę powiedzieć, czy problemy, które się zaczęły państwa jako lokatorów, to jest właśnie bardziej rok 2011, po przekazaniu kamienicy, czy bardziej 2013 po sprzedaży kamienicy? Bardziej 2013, bo zaczęły się właśnie te uciążliwe remonty. Podwyżki czynszu, radykalne, kiedy miały miejsce? Też... No właśnie w tym czasie, bo kiedy właścicielem był pan Rosiński, no nie podwyższał nam tak dużo czynsz, to były minimalne jakieś podwyżki, a tu poszły podwyżki wtedy no bardzo radykalnie. Było najpierw 25 zł, 32, teraz jest 70. Czyli do 2013 jaki był czynsz? No ja mówię, czy około 400 zł płaciłam. Czyli około tam 10 zł coś miała tak, pani tak, za metr. Metr kwadratowy. Rozumiem. Tak ze względu na to, że obniżki, że to był lokal wspólny, to ja miałam też trochę obniżki, troszkę inny czynsz płaciłam niż reszty lokatorów. Rozumiem, czyli kłopot jest tak naprawdę bardziej z samym Jowiszem niż z tymi wcześniejszymi właścicielami, spadkobiercami, tak? Rozumiem. Czy kiedy pani zwróciła się z wnioskiem do miasta o lokal zastępczy, czy o najem innego lokalu? W marcu tego roku, dlatego że już po prostu nie podobałam temu czynszowi, że ten czynsz już był o wiele, no przekraczał moje w ogóle dochody. Czyli dopiero w marcu 2017 roku tak. Złożyła pani wniosek. Tak. Czy ten wniosek jest rozpatrywany, czy ma pani jakąś... Jest rozpatrywany, nie mam żadnej wiadomości na dzień dzisiejszy, czy jaka jest decyzja. Czy inni lokatorzy, którzy się wyprowadzali, czy ma pani wiadomość na ten temat, czy dostali właśnie inne lokale, czy zastępcze, czy socjalne gdzieś w okolicy na przykład? No ja mówię, że wiem o dwóch przypadkach, no, z którymi się kontaktowałam, którzy miały dzieci, dostali mieszkania komunalne. A czemu dopiero w 2017 roku złożyła pani wniosek? Jeżeli pani może powiedzieć. Mogę powiedzieć, już mówiłam, po prostu chciałam podołać sytuacji, chciałam tu mieszkać w tym mieszkaniu, no trochę mnie wiąże tutaj wspomnień z tym lokalem, a no po prostu już nie podołałam finansowo. Rozumiem, czyli głównie chodzi o finanse, głównie tak? Głównie chodzi o finanse, tak. Rozumiem. Przedtem chodziło też mi, no wie pan, o lokal samodzielny, żebym mogła normalnie, samodzielnie z rodziną egzystować, no ale już jeśli nie można było, no to chociażbym chciała, no żeby ten czynsz był adekwatny do warunków zamieszkania. A czy przed rokiem 2011 zwracała się pani do miasta o inny lokal samodzielny właśnie? Tak. I nie otrzymywała pani? Nie, no powiedzmy, ja mówię, w 1990 roku no, dostałam pismo, informację, że są roszczenia do budynku i no niestety w tej sytuacji nic nie mogą zrobić. Rozumiem, dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję uprzejmie, pan Paweł Rabi. Dziękuję bardzo, ja bym chciał pociągnąć ten wątek, o którym pytał pan minister Kropiwnicki. Czy gdyby od razu po tej reprywatyzacji otrzymała pani taką godziwą propozycję ze strony miasta, lokalu zastępczego czy lokalu komunalnego, to czy pani by z niej skorzystała? Czy wtedy, oczywiście, gdyby ona padła, to... Oczywiście jak najbardziej, no bo po prostu no, godne warunki życia bym chciała mieć. Tylko, no, że już taka... Ja już nie jestem
przepraszam, bardzo młoda wiekiem i no już po prostu chciałabym no, na stare lata normalnie egzystować. Tylko, że rozumiem, że nie było takiej propozycji też ze strony miasta w momencie, kiedy ta reprywatyzacja się dokonywała, tak? A jak pani sobie daje radę ze stresem, który no, siłą rzeczy w takiej no, sytuacji nie bardzo występuje? Sobie daje bo, czy to radę. Się przekłada na zdrowie, czy na no nie na bardzo rzeczy? Sobie daje radę, więc no, jestem naprawdę, nawet dzisiaj jestem bardzo zdenerwowana i na pewno się to na jakimś tam późniejszym okresie się to odbije. Na moim zdrowiu, no bo jest, poza tym no wczoraj było też remont u mnie był w mieszkaniu, więc był pył, kurz, ja dzisiaj jestem taka też troszkę, no bo nawdychałam się tego pyłu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Adam Zieliński. Ja mam pytanie odnośnie tego zalania, bo panią osobiście dotknęło to zalanie tego mieszkania, tak? Natknęliśmy się na taką informację w mediach odnośnie tego, że gdzieś u państwa w kamienicy było takie zalanie, że pękł sufit i jakby woda się lała po elektryczności i instalacji elektrycznej. Czy mogłaby pani rozwinąć ten wątek? A następnie moje drugie pytanie dotyczy jakby usuwania skutków takiego zalania. Co działo się później? Czy to zarządca nieruchomości pokrywał koszty remontu po takim zalaniu i jakby co się działo po zalaniu? Nie, przy pierwszym zalaniu po prostu woda się lała no jak z prysznica. Z sufitu woda się lała jak z prysznica. No, nie powiem, że nie było żadnych, bo myśmy poinformowali o tym robotników, którzy pracowali, że woda się leje. Przyszli ci robotnicy no i rzeczywiście nam pomogli no, sprzątnąć taką sytuację. Po drugim zalaniu było to zrobiona wylewka i po prostu zalana była łazienka, przedpokój, no ale pracownicy po prostu uciekli. Powiedzieli, że tak musi być. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Sebastian Kalet. Dziękuję. Proszę świadka, ja bym chciał zapytać, sprecyzować pani sytuację czynszową. Pani zeznała, że 2,5 tysiąca złotych pani teraz będzie musiała płacić czynszu, a jednocześnie, tak jak pani opisała, lokal, który pani zamieszkuje, to jest jeden pokój bez de facto oddzielnej kuchni i łazienki, tak? Czyli 2,5 tysiąca złotych za lokal bez kuchni i łazienki. Jaki to jest metraż? Łącznie, no, pokój to jest 24 metry kwadratowe. 2,5 tysiąca złotych za pokój bez łazienki i kuchni w... Dobrze. Mam pytanie dotyczące właśnie tych lokali socjalnych, bo świadek zeznała, że poprzednia pani świadek zeznała, że nikt z miasta się nie pojawiał z informacją, jak państwu w tej sytuacji, która państwa spotkała, pomóc po reprywatyzacji, która była decyzją ratusza. Czy wobec tego też chciałbym skierować to pytanie do świadka, czy był jakiś kontakt ze strony urzędników zajmujących się lokalami komunalnymi z państwem, by pomóc rozwiązać państwa sytuację? Bo pani powiedziała też, że w marcu złożyła wniosek o lokal komunalny. Czy wcześniej pani udawała się do... To był pani pierwszy kontakt z dzielnicą? Pierwszy kontakt z dzielnicą, w zakresie mieszkania komunalnego w marcu. Tak. I dzisiaj mamy październik, minął ponad pół roku. Czy ktoś się z panią w międzyczasie kontaktował? Nie. Nie otrzyma pani żadnej odpowiedzi? Nie. Złożyła pani dokumenty i pani czeka, tak? Tak, no jeszcze powiedzmy, tam były jakieś kwestie formalne w dokumentach, więc dokładałam dokumenty następne, ale tak to nic, żadnej informacji nie miałam. Rozumiem, a chciałbym na koniec zapytać, jak ocenia pani, że problem reprywatyzowanych lokatorów porównano do śrubek rozsypujących się w magazynie? No to ja w ogóle nie czuję się śrubką, w ogóle czuję się nikim. Przepraszam bardzo, ale ja czuję się w ogóle nikim w takiej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj pojawiała się przed chwilą kwestia podwyżki czynszu. Czy Urząd Miejski podwyższał państwu czynsz? No wedle ustawy zawsze był podwyższany. No, tak jak była ustawa Miasta Stołecznego Warszawa, że była podwyżka czynszu w Warszawie, no takich u nas. Czy państwo wskutek tych działań, które pani opisywała przed chwileczką, czujecie się traktowani niejako jak śrubki? Wie pan, ja się nie wiem, jak czuję traktowana. Ja zadaję to pytanie, ponieważ ja rozumiem pana, ale ja już naprawdę nie wiem, jak się czuję traktowana, bo poniżono moją, naprawdę godność moją poniżono. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy z strony przedstawiciele miasta? Tak. Bardzo proszę. Chciałem tylko prosić panów ministrów, by czytali ze zrozumieniem. Wypowiedź dotycząca śrubek nie dotyczyła w żadnym zakresie lokatorów. Postprawda, jaka powstaje poprzez powtarzanie nieścisłych informacji, jest zbędna.
Nie możemy w ten sposób pytać pani. W ogóle nie rozumiem tych pytań, ale ja mam pytanie konkretne do pani. Proszę pani, od kiedy rozpoczął się ten remont taki dotkliwy dla pani? W jakim roku? W 2013 roku. Kiedy zaczęto po prostu kuć nade mną, wszystkie, zbijać ściany, sufity, podłogę. Nasza, okazało się, że strop ma 6 cm głębokości, więc niech pan sobie wyobrazi, jaki był hałas, kiedy przez ten strop było słychać, jak padają cegły, mur, no. Proszę powiedzieć, do jakiego okresu, czy również do tego 13 roku, mieszkało, tak jak pani powiedziała, te 90 osób, czy... Nie pamiętam dokładnej liczby, tak, ale kamienica była zaludniona. Zaludniona, tak. Do tego roku 13? No wcześniej się ludzie też wyprowadzali na to, ze względu, że to mieszkali ludzie starsi, no umierali. Część się rodzin wyprowadziła gdzieś do rodziny, bo też nie wytrzymywali już po prostu nawet takiej presji. No nie wiem, z jakichś innych powodów też, to trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. Rozumiem. I chciałbym zapytać jeszcze raz, była pani o to pytana, ale może precyzując, czy problemy pojawiły się po reprywatyzacji w 2009 i zwrocie w 2011 roku, czy po 2013 roku, kiedy nowy inwestor przyszedł do państwa i zaczął? Po 2013 roku, bo ja mówię właśnie te uciążliwe remonty, podnoszenie czynszu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani mecenas? Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy uprzejmie świadkowi. Dziękuję. Świadek bardzo. Jest wolny. Dziękuję z przesłuchania bardzo. Zostanie sporządzony protokół. Szanowni Państwo, następnie powinniśmy przystąpić do czynności przesłuchania pana Krzysztofa Kawalca. Niestety ani pan Krzysztof Kawalec, ani pan Radosław Martyniuk z Jowisza nie zaszczycili nas swoją obecnością. W związku z powyższym będę wnioskował o to, aby ukarać ich karą grzywny. Ale to wszystko już po przerwie. Zarządzam godzinę przerwy. Tak.